Dobry wieczór. Znowu mi... nie wyszło. Z OBS-em mi nie wyszło. Powinienem tak zaśpiewać teraz, bo źle tu planszę przełączyłem i już pierwsze wrażenie nie będzie doskonałe. A ja po prostu już teraz nie zasnę, już nie, jestem zdekoncentrowany, już w ogóle nie prowadzę dzisiaj. No, żartuję, prowadzę, jak najbardziej prowadzę i dzisiaj czasy ostateczne prowadzę. Jest 8 listopada, tak teraz doszedłem do wniosku, że tak trzeba mówić, bo co z tego, że powiem audycja na żywo, jak ktoś słucha na martwo i słyszy, że jest na żywo i głupieje cały od tego. A dzisiaj będzie kosmicznie, bardzo kosmicznie, tak, że już bardziej się nie da, bo cała seria fajnych tematów, myślę. Na przykład omówię tutaj słynne dzieło Wieczna Wojna i Wieczna Wolność Joe'ego Haldemana. No, mówię tutaj głównie o komiksie, a bo książki nie czytałem, ale wiem, że komiks jest właśnie na podstawie książki Joe'ego Haldemana, który to jegomość też brał udział, znaczy pisał po prostu scenariusz do komiksu też. A jest to nie byle jaki amerykański pisarz science fiction, bo nagrodzony zarówno Nebulą, jak i Hugo. Hugo to jest taka nagroda dla... no... nagroda literacka oczywiście dla najlepszych pisarzy z właśnie science fiction i fantasy też. A Nebula tak samo, nagroda po prostu dla osób związanych z literaturą fantastyczną. I komiks jest naprawdę dobry. Jeden taki sympatyczny, miły pan prowadzący audycję o rzeczach, co się fizjologom nie śniło, to powiedział jakiś czas temu, że wszystkie, że jak ktoś czyta komiksy i ma 40 lat, to jakiś niedorozwinięty jest. Czy ja wiem, czy można tak powiedzieć o kimś, kto czyta sobie na przykład komiks, który porusza takie tematy jak właśnie wojna prowadzona przez człowieka i wolność jako przeciwieństwo tej wojny. Wolność, no właśnie, ten sam właśnie człowiek, którego mam na myśli, który tak powiedział, to był łaskaw też kiedyś powiedzieć, że przeciwieństwem wojny jest wolność właśnie, jeśli dobrze zapamiętałem. To mnie zaskoczyło, ponieważ tutaj właśnie wolność i wojna są jakby, no, nawiązują te tytuły do siebie, czyli można powiedzieć, że chodziło tu właśnie o przeciwieństwo. Komiks jest o tyle fajny, że po pierwsze jest znakomicie narysowany. Pokażę wam tutaj nawet kreskę, bo mam przygotowane plansze. Proszę bardzo, możecie sobie zobaczyć na ekran, jeśli ktoś oczywiście ogląda na YouTubie. I powinna już być widoczna tutaj przykładowa plansza, jedna, druga. No, taka europejska, staranna bardzo kreska autorstwa artysty podpisującego się jako Marvano, a konkretnie Mark Van Oppen. No i Marvano nam tutaj zafundował kreskę taką właśnie europejską, w dobrym tego słowa znaczeniu, jak najbardziej. Kreska staranna, taka po prostu bardzo techniczna miejscami, znakomicie pasująca do science fiction, tak samo jak świetnie pasowała kreska Bogusława Polcha do Funky Kowala. A okazało się, że pan Bogusław już sobie nie radzi za bardzo z fantazy. To znaczy nie radzi sobie. No, tak jak on sobie nie radzi, to ja chciałbym sobie nie radzić, nie? Jako rysownik. No ale no, na pewno można powiedzieć, że jest, że gorzej mu wychodzą elfy, smoki i trolle, a dużo lepiej wychodziły mu swego czasu różne urządzenia,
urządzenia, panele, ubrania, kaski, latające samochody, latające motocykle z napędem odrzutowym jakimś tam, świetne pistolety charakterystyczne, które miały wizjerek, taki wideo-wizjerek, dla mnie, gdzie? Robert Fallat dala z Lego Wilka $5. Robert, od Roberta $5. No proszę bardzo, dziękuję. Dziękuję, dobry człowieku. Na złego wilka. Cóż mogę rzec, no. Au! Chyba tylko tyle. Au! Teraz młodzi chyba krzyczą au, jak się coś im strasznie podoba i się cieszą i są podnieceni, to krzyczą. Na przykład, nie wiem, uwielbiam słuchać Nocnego Radyjka, to jakoś tak dziwnie to, ja już jestem stary, to nie rozumiem tego za bardzo. Ale wracamy tutaj do science fiction. Przełączę może znowu na planszę. Tu macie z kolei okładki komiksów z anglojęzycznego wydania Forever Free i Forever War. No u nas jako Wieczna Wojna i Wieczna Wolność. To były komiksy właśnie na podstawie książki, które u nas się ukazały już bardzo dawno temu. Jeszcze nakładem miesięcznika Fantastyka. Komiks Fantastyka, tak to się dokładnie nazywało i to były najlepsze właśnie komiksy w ogóle z całego świata wydawane, takie perełki, europejskie perełki. I to było fantastyczne wydawnictwo, niby słaby papier, niby kolory tam rozjeżdżające się. Ale dzieło ambitne. Chociażby dlatego, że te tematy, wojna i wolność, tam jest jeszcze cała masa innych wspaniałych tematów, super interesujących, jak na przykład rozrodczość człowieka, klonowanie, zabawy z czasem i pojęcie czasu w ogóle, względność czasu. Różne są takie scenki, które mogą wydawać nam się zbyt jakieś takie rozseksualizowane, bo tam, no nie chcę za bardzo spoilować za dużo, ale trochę będę, uwaga, ostrzegam, no żeby was może zachęcić, żeby tak się nie skończyło na ogólnikach, że o, fajny komiks, weźcie, przeczytajcie. Tylko chcę wam właśnie o tym powiedzieć, bo z tego się rodzą już ciekawe tematy do rozmowy też. Przepraszam bardzo, ale muszę sobie od czasu do czasu odkaszlnąć i trochę tutaj pokasłać, bo mam całkowicie wykończone gardło. Szczerze mówiąc, to no, zdecydowałem się poprowadzić dzisiaj audycję, no bo tak obiecałem, że jak będzie, uwaga, 1500 subów, to właśnie zrobię. I ile jest? Proszę bardzo, 1501. Ktoś nadplanowo, tutaj rozpieszczacie mnie, chciałem 1500, jest 1501, dziękuję bardzo. No i się obiecało, to musi być audycja. No proszę bardzo, zamojskie drogi się tutaj deklaruje, że przeczytał wszystkie trzy części Wiecznej Wojny. No, Wieczna Wolność to jest kolejna trylogia i właśnie to jakoś tak dziwnie jest, bo powieści jest chyba mniej niż komiksów. To zostało jakoś tam rozdzielone właśnie dziwnie. W każdym razie ja się skupiam na komiksie. Polecam ci Zamojskie Drogi sięgnąć też po komiks, no bo jest fajny i myślę, że może ci się spodobać, że tam jest inny klimat trochę, nie? Że część rzeczy poskracana, troszeczkę coś dodane i to... Ja myślę, że książkę się zupełnie inaczej chłonie, nie? Jak czytamy książkę, to wszystko powstaje w naszej wyobraźni, całe otoczenie, maszyny, kosmos. I nie tylko to są jakieś takie obrazy, ale to jest też pewien klimat, który nam się tworzy właśnie w głowie, pewien taki nastrój, pewien...
pewne takie nastawienie w ogóle do tej książki. No wszystko to tak się zlepia w jedną jakąś taką magiczną, fajną rzecz. A komiks? No komiks to zupełnie inne medium, tak samo jak film, jeszcze inne, prawda? Więc warto czasami sobie sięgnąć po... Ale może za Zamojskie drogi chodziło o to, że zna właśnie trzy części komiksu. No to może się wyjaśni w dalszej części audycji. W ogóle pozdrawiam was serdecznie. Widzę tutaj już na czacie, że jest Danusia, już się chyba czuję lepiej, bardzo się cieszę. Jest Robert, jest Juicy, Tomu, Andrew. Wielu ludzi. Na wewnętrznym czacie jest Grzesiek, jest profesor. Potrzeba, którego nawet dzisiaj poprosiłem, żeby jak się rozkasłam jakoś bardziej, żeby trochę tutaj wspomógł i żeby po prostu się przyłączył do prowadzenia. Zresztą ja myślę, że w dowolnym momencie, jeśli będzie potrzeba, czuł taką potrzebę, albo jeśli będzie miał po prostu chętkę na pogaduchy już teraz, to ja zapraszam. A tak czy owak ja gadam o utworze pod tytułem Wieczna Wojna i Wieczna Wolność. I tam są fajne rzeczy właśnie do przeanalizowania, które myślę nas tu jakoś natchną do jakiejś takiej intelektualnej gimnastyki w klimatach kosmicznych, science fiction. No, jak to u nas bywa, tematy często schodzą też na tory poboczne, może nie całkiem, ale właśnie tak, na tory poboczne. I możemy pogadać sobie o różnych gatunkach science fiction, o ogólnie też innych ciekawych wizjach z innych ciekawych dzieł science fiction, ale to zobaczymy, jak tam się audycja rozwinie. No, może tutaj zdradzę na przykład taką ciekawostkę, że już, że dość szybko dowiadujemy się, że ludzie toczą od dawien dawna wojnę z Bykarianami. Bykarianie, tak. No, nazwaliśmy ich, jak to my lubimy ludzie robić, po swojemu po prostu, bo w gwiazdozbiorze Byka odbyła się pierwsza wielka bitwa z tymi Bykarianami, no więc są oni dla nas właśnie, tak ich nazywamy. I co ciekawe, nikt już nie pamięta, o co się toczy ta wojna. To już wprowadza taki fajny smaczek na początek, bo pokazuje fajnie bezsens wojny. Już nie wiemy, o co się bijemy. A, tutaj Skype'a nie włączyłem. No proszę bardzo. Tyle dzisiaj do ustawiania, tu jeszcze planszę szykowałem i zapomniałem. Już się tutaj loguję na Skype'ika. I tak, powiem, że przyrównałbym Wieczną Wojnę i Wieczną Wolność, jeśli chodzi o takie, no jakbym miał postawić na podium pod tytułem najbardziej ambitne dzieła science fiction, takie filmowe, komiksowe, no to wiadomo, Odyseja Kosmiczna, prawda, tam Blade Runner, no i myślę, że właśnie Wieczna Wojna, fajnie by było, jakby się doczekała ekranizacji, albo egranizacji, czyli takiego przerobienia na grę komputerową, tak to się teraz mówi, egranizacja, nocne radio, już tu za chwilę będę na profilu zalogowany i będzie można dołączyć. No i właśnie, czego się jeszcze ciekawego dowiadujemy, że no może tak płynnie po prostu przelecę. Na razie ogólnie taki zarys. No, Bykarianie, są to oczywiście kosmici, z którymi walczymy, oni są zupełnie inni od nas. Przypominają, no, są dla nas obrzydliwi. No, w pewnym momencie się człowiek pewnie dowie, że dla Bykarian my jesteśmy obrzydliwi. No, to takie proste prawdy, prawda? Prawda, prawdy, prawda? No i... Jak nie weryfikowanie Skype'a, to rekonfiguracja. To ciekawe.
I co dalej? Czy podkładzik nieco cicho? Tak, trylogia Wieczna Wojna ukazała się u nas jako trzy albumy komiksowe. Tam jest Szeregowiec Mandela, Kurwa Kapral, Porucznik, Sierżant. Nie mam tutaj, nie zapisałem sobie. W każdym razie są to kolejne stopnie. Chyba na pułkowniku się kończy. I to jest właśnie skupienie się bardziej na wojnie. Fajne są takie wynalazki science fiction tam wtrynione. Cały czas są różne nawiązania do znanych cytatów, wiadomo, no nie wiem, jak będzie wyglądała trzecia wojna światowa, ale podczas czwartej ludzie już będą walczyli na pałki i kamienie. Jest tutaj nawiązanie, pojawia się tak zwane pole stasowe. Pole stasowe, czyli takie, w którym nie można używać broni palnej, laserów jakichś tam i faktycznie ludzie się biją z tymi bykarianami za pomocą mieczy i tarcz. Oczywiście są to miecze i tarcze takie kosmiczne bardziej takie nowoczesne, jakby z plastiku wykonane, czy z jakiegoś tworzywa, no ale wracamy już do pałek i tarcz, przepowiednia się sprawdziła. A kto to powiedział? To z racji tego, że nie pamiętam, to powiem, to pytanie do was, konkurs, prawda? Z kolei wieczna wolność to jest już taka opowieść właśnie inna o tym, co się dzieje z człowiekiem, kiedy wraca na Ziemię po długiej wojnie, wracają nasi kosmonauci, żołnierze na Ziemię i tam się bardzo dziwnie teraz dzieje. Ludzkość to jest właściwie jeden klon. Wszyscy wyglądają tak samo i są jakąś tam wspólną świadomością. Z kolei jeszcze pod koniec Wiecznej Wojny było coś takiego, że właściwie zniknął heteroseksualizm. Wszyscy są homoseksualni. I nasz Mandela i jego wybranka jawią się tutaj bardzo tak dziwnie, jak, nie wiem, gorzej jak dzisiaj homoseksualiści, że chcą być w związku kobiety i mężczyzny. Takie różne ciekawe myśli nadchodzą. Kurczę, ja tutaj coś jakby muszę sprawdzić, coś mi jakby tu przychodziło, ale nic nie widzę na Skype'ie. Jakieś dziwne rzeczy. Zmienił się schemat kolorów. Może jakiś tam reset. Wielki reset Skype'a. No, dużo się bardzo tam dzieje w ogóle w kosmosie. Są pokazane stosunki między ludźmi. W ogóle, jak zebrać do kupy te tematy, które pojawiają się właśnie w Wiecznej Wojnie i Wiecznej Wolności, to wychodzi nam zbiór takich różnych dylematów, problemów do rozwiązania, które są najbardziej, myślę, prawdopodobne. Są po prostu bardzo prawdopodobne, że nas to spotka. I ogólnie cała ta wizja przedstawiona przez pisarza jest cholernie taka realistyczna, taka, jakby to powiedzieć, nie tyle przyziemna, co po prostu realna, wiarygodna. Nie jest to jakieś bujanie w obłokach, a już na pewno, no bo nie wiem, może niektórym się kojarzy science fiction w ogóle, że się dzieje na Marsie i wpada Arnold Schwarzenegger i mówi: "Listen to me. They try to kill you. Come with me now. I'm your clone." Coś takiego, nie? A to nie, to jest zupełnie inne science fiction. Myślę bardziej takie właśnie jak wspomniana Odyseja kosmiczna. No. Zresztą na podobnych obrazach to trochę pracuje. No, w Odysei to były w ogóle takie genialne rzeczy, których się nie da zrobić, nie da się ani opisać w książce,
ani przedstawić nawet w komiksie za bardzo takie ujęcia. Mam tu na myśli na przykład słynną scenę, w której Małpolud podrzuca kość jakiegoś zwierzęcia martwego, jakiś tam udziec czy coś, i ta kość się nagle zamienia w stację kosmiczną, która ma troszkę podobny kształt. No, oczywiście wiadomo, o co chodzi. Chodzi o to, że nagły przeskok technologiczny od zabawy, od odkrycia, że można walić tą kością, coś nią rozbijać po prostu, albo komuś nawet łeb być może. No, to taka myśl, którą można przyrównać w zasadzie do Kaina i Abla, prawda? Ubrać to, to jest to tak samo epicka, legendarna scena, kiedy człowiek po raz pierwszy przychodzi mu do głowy, że można coś rozwalić kością. No, oczywiście to tak trochę upraszczając, bo równie dobrze mogło to w mniej więcej w przybliżeniu w tym samym czasie wpaść do głowy bardzo wielu osobnikom takie coś. Ale to właśnie jest ciekawe zjawisko ewolucji takiej mentalnej, intelektualnej, zyskiwania nowej świadomości, bo można powiedzieć, że właśnie chwycenie za pałkę po raz pierwszy i zabicie nią wroga, no to nie tylko taki grzech kainowy, ale i, no nie wiem, wspięcie się na jakiś inny poziom świadomości. Chociaż, czy ja wiem, może to przesada. Z mojej strony, ponieważ takie rzeczy jak trzepnięcie kogoś w łeb, to się robi trochę instynktownie czasami chyba, nie? Tylko pytanie, czy instynktownie można się wgryźć zębami i pazurami szarpać, czy można też pałką instynktownie przyłożyć w łeb? No, małpy potrafią używać też narzędzi. Myślę, że niektóre małpy spokojnie są w stanie obrzucać was kamieniami, skoro są w stanie w zoo obrzucić kupą, na przykład nas. I wyobrażam sobie taką scenkę. Kurczę, no tak dosyć szybko przeszliśmy w rozwoju. Dosyć mocno się posunęliśmy. Kilka tysięcy lat już jest cywilizacja, no, może więcej. Nie wiem, ja mam w głowie taką wizję, że cywilizacji było dużo, dużo więcej. Zostały po prostu ślady pozacierane. Pomiędzy takimi wielkimi wymarciami po prostu, kiedy już ledwo co pozostaje na przykład na planecie, też mogło tak być. No wtedy to już się nie dokopiemy absolutnie. Bo może być bardzo, bardzo długa przerwa między powstaniem kolejnej cywilizacji od zera. Nie wiem, to co mógłbym dorzucić do wiecznej wojny, do wiecznej wolności, może troszkę więcej jakichś technologii takich bardziej przyszłościowych, no bo tam kryogenika jest, z tego co pamiętam. Mi się ta kryogenika cały czas jakoś tak nie podoba, to jest tak archaiczne, zamrażać kogoś, to taka wizja jak z jakiegoś science fiction z lat 60. trochę, nie? Albo z jakiegoś w ogóle Frankensteina, zamrozić jakiś jaskiniowiec w lodzie, to przecież to są takie ludzkie, ja nie wiem, czy w ogóle się da człowieka tak zamrozić, żeby on przetrwał naprawdę bardzo długą ilość czasu, czy potrafimy to już zrobić? Bo w sumie, nie wiem, wrzucić do lodu, zamrozić, to przecież się i tak człowiek zepsuje i umrze po bardzo długim tam czasie, nie? Nie wiem, przetrwa może po prostu dłużej, ale w końcu, nie wiem, nie wydaje mi się, żeby możliwe było potem. No, im dłużej się jest zamrożonym, po prostu tym na pewnym poziomie maleje szansa na odzyskanie wszystkich sprawności. Tak więc dziwna ta kryogenika. A my mielibyśmy co, kilka tysięcy lat czy milion lat w tej próżni zamrożeni? Nie wiem, chociaż gdyby zrobić odpowiednio popodłączać różne systemy podtrzymujące życie, gdyby temperaturę
gdyby temperaturą się po prostu, gdyby ona była zmienna, sterowana komputerowo, dostosowywana, człowiek byłby karmiony cały czas, no to zupełnie co innego niż zamrozić po prostu, nie? Nie potrafimy. Lód rozerwie komórki ciała, pisze Mister Baranek. O broni też piszecie. O mieczach. No. Nie, ja myślę, że bez względu na to, jak bardzo rozwiniemy się technologicznie, no ja już o tej wojnie teraz znowu taki właśnie jestem może zafiksowany na wojnie, a mamy właśnie w tych dwóch trylogiach pokazaną, jest świetnie pokazane, jak różnie od nas myślą, jak różnie od nas interpretują rzeczywistość Bykarianie i jak potem, jak różnie pracuje umysł człowieka zwykłego, takiego jak my, mniej więcej, i jak z kolei pracuje mózg człowieka, który tutaj powstał na Ziemi jako nowy, zupełnie nowy człowiek. Tam pojawiają się w ogóle potem, po tym powrocie na Ziemię, takie tematy jak na przykład pula genetyczna. Te klony, one nie są w stanie podtrzymać swojej puli genetycznej, dlatego trzymają ludzi, takich, tych jeszcze bardziej, no, staroświeckich, tych, którzy się rozmnażają normalnie jakoś. Jest ich raptem kilkaset, gdzieś sobie tam mieszkają w jakiejś enklawie i oni są potrzebni po prostu do przedłużania puli genetycznej. Nie wiem, czy tam od nich spermę pobierają, czy oni po prostu jakoś rozmnażają się po prostu i są taką rezerwą, bo no tutaj znane problemy oczywiście, że mamy nagle armię klonów i te klony są sterylne, albo że mutant jest sterylny, albo że ktoś tam inny jest sterylny, albo już jest taki świat, że pozostaje tylko jeden płodny człowiek, który jest w ogóle ostatnią nadzieją ludzkości. To chyba marzenie każdego faceta. I przychodzą takie kolejki pięknych pań pod moje drzwi. Nie, no w sumie to szybko by się chyba przestało podobać. Taka wizja była pokazana w Slidersach, gdzie trafili do świata, gdzie byli rozpłodowcami. Na początku tak się przez pół filmu dziwili, czemu tak wszyscy ich tu wielbią, szanują, mają hotel za darmo, wszystko w ogóle. I żyją sobie na koszt innych. I wszyscy ich wielbią. Tak to jakoś było. Potem się okazało, że mają właśnie być rozpłodowcami. Dlatego są takimi gwiazdorami. Gwiazdor, rozpłodowiec. No albo takie wizje z jakichś bardziej krapowatych science fiction, prawda? Że jakaś tam planeta pięknych laseczek i ostatnia nadzieja tutaj, jeden mężczyzna. I wszystkie koło niego biegają, aż następuje jakiś nagły zwrot akcji zwykle. I tutaj różne można scenariusze pisać. Na przykład nasz bohater okazuje się, że mu się to szybko nudzi, że jest rozrywany, albo kobiety są jakimiś modliszkami, które muszą zjeść samca po stosunku. Też może tak być. Stachowiak, krawiec, co slycha, cukaszany, macie kontakt 3 złote. No i jak wam mówiłem, zaprogramowałem dzisiaj cyborga, nocno-radiowego cyborga P19 właśnie, żeby tu przyszedł i włączył syntezator mowy, jak się zjawi do pomocy, bo mnie gardło boli. Halo, halo. Dostał pan linki. Jak chyba się zepsuł jakiś błąd. Miał tu interesująco mówić na temat science fiction, kosmosu, wszechświata i problemów egzystencjonalnych ludzkości, o technologiach, a on tu się o linki pyta. Nie wiem. Coś się popsuło i nie było mnie słychać. Cholera, chyba się zaraził wirusem Stonoga 2.0. Widzę, zaczyna tak brzmieć dziwnie jakoś. P19. Tak, naj,
najlepszy z tej linii cyborgów. No tutaj muszę nadrobić ten komiks, bo ani o nim nie słyszałem, ani go nie widziałem, nie czytałem, więc zdecydowanie bardzo mi się podoba. Kreska mi się trochę kojarzy z Walerianem. Nie wiem czemu. No w sumie wiem czemu, ale tak. Oj nie, co ty. Walerian jest taki bardziej kreskówkowy, taki mniej staranny chyba. Chociaż. No ale, a podobał ci się Walerian film na przykład? Widziałeś? Widziałem i powiem szczerze, że nie dokończyłem, bo strasznie się to oglądało. Specyficzny jest bardzo, nie? Znaczy, tak, ale, no, wiesz co, gdybym nie widział żadnego komiksu wcześniej, a problem jest w tym, że komiksy Waleriana widziałem bardzo dawno temu, tak trochę z przypadku, ale no nie, po prostu nie. To jest space opera zdecydowanie, nie? I pytanie właśnie, czy ty masz może jakąś taką, może po prostu ty o wiele bardziej wolisz jakieś twarde science fiction, nie? Wiesz co, zależy, bo jestem wielkim miłośnikiem space opery, jeżeli chodzi o powieści science fiction. Jedną z takich moich ulubionych space oper to jest Stalowy Szczur Harry'ego Harrisona, trójtomowa seria, gdzie masz to wszystko wyrysowane na zasadzie takiego, wiesz, superbohatera, takiego Terminatora, który po prostu, wiesz, który podrywa laski, który bije się z robotami, który porywa statki kosmiczne. Nie wiem, z kiedy to pochodzi, bo ja to czytałem jako jakoś tam 12-letnie chłopięcie. Muszę do tego wrócić na pewno, bo mam bardzo dużą dawkę nostalgii wobec tego, no ale space opera jak najbardziej się w moim świecie upodobań jest bardzo, bardzo wysoko. Zresztą, kurde, jestem miłośnikiem Star Treka, no to jak to nie lubić space opery? Ale Star Trek to jest space opera, ty mówisz? Tak, oczywiście. To znaczy, to jest coś pomiędzy Biblią a space operą, tak? Że gdzie to sam nie wziąłem tego porównania. Moja matka polonistka kiedyś powiedziała mi, że właśnie w Star Treku, jak w Biblii, jest opisane wszystko, bo tam jest tak dużo odcinków, że zostały podjęte wszystkie możliwe jakieś, nie wiem, problemy, jakieś tematy. Tak, Star Trek jest jak najbardziej space operą. Wielkie dzięki dla Tuwumby za donecika. 19 zyla wpadło. Pozdro nocniczki. All hail nocne radio, pisze tutaj. Pamiętajcie, subiki, dzwoneczek. All hail nocne radio. Tak sekciarstwo troszeczkę. Tak sekciarsko zabrzmiało, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, kurczę, dla mnie space opera to po prostu jest, wiesz, film kosmiczny, w którym chodzi bardziej o show, o epickość, o show i nie obowiązują jakieś tutaj zasady w miarę trzymania się, wiesz, jakiegoś realistycznego konceptu technologicznego, tylko bardziej, no, zaczynają się nagle pojawiać rycerze, tyle że miecze mają świetlne. Jest księżniczka, jak w dobrym fantazy, więc to wszystko i rycerze jeszcze, Jedi. No to się nagle robi fantazy bardziej z tego niż kosmos, nie? Ja, wiesz, niekoniecznie, bo tak naprawdę nie wiemy, co nas czeka na różnych planetach, na innych układach planetarnych, w innych galaktykach, więc czemu byśmy nie mieli zakwalifikować tego do space opery? No bo space opera jest gatunkiem pobocznym wobec soap opera, tak? Wobec opery mydlanej, wobec jakiegoś uniwersum, które zostało stworzone i tworzymy na tym 1000 odcinków. Mm-hmm. No. Więc powiem szczerze, że pod tym względem Star Trek jeszcze bardziej odpowiada space operze niż Star Wars, niż, nie wiem, niż Battlestar Galactica, niż Doctor Who, bo chociaż Doctor Who też jest taką space operą, no ale tak, jak najbardziej się wpasowuje w moim prywatnym, subiektywnym mniemaniu. To jest fascynujące, jak różne potrafią być dzieła science fiction, prawda? Mamy na przykład tą Wieczną Wojnę, która dotyka takich najważniejszych faktycznie dla człowieka rzeczy, jak właśnie kwestia wolności, kwestia wojny, czasu, który jest najwyższą wartością, przecieka nam przez palce nieubłaganie i to jest coś, czego jeszcze nie pokonaliśmy, nie okiełznaliśmy. Wszystkich nas to dotyczy. Rozrodczość, seks, rodzinność,
rodzina, jakieś takie wartości, wiesz, prawicowe się pojawiają i kontestacja nad nimi, a, znaczy kontestacja, bardziej kontemplacja, bo to niekoniecznie autor jest tutaj przeciwny. Ja nawet do końca nie wiem, jakie on poglądy ma. Ja po prostu, jak widzę takiego autora, który potrafi mi przedstawić i jakąś krytykę, wiesz, lewej strony, prawej, zastanowić się nad homoseksualizmem i kosmosem w jednym dziele i to nie tak jednoznacznie jak jakiś Cejrowski, że to rozdeptać, zniszczyć, nie będzie. Tylko wiesz, jakoś fajnie, po prostu interesująco, że mam jakąś stymulację i sam sobie, wiesz, jakieś niedopowiedzenie. To wszystko jest w tym dziele, to mi się podoba i jest też, wiesz, jest trochę akcji jako taka przyprawa, nie? Żeby to nie było za nudne. Jakieś pojedynki. Jest nagości trochę. Oglądamy sobie dwie lesbijki w próżni, które się do siebie tam przytulają. Oj tak, ale tutaj jeżeli chodzi o takie koneksje bardziej polityczne, to mi się przypomina bardzo fajny polski autor, Janusz Andrzej Zajdel, który, nie wiem, kojarzysz osobę? Tak. No właśnie, który myślę, że bardzo dużo, nawet więcej niż, nie wiem, niż Stanisław Lem włożył do mojej fascynacji fantastyką. Między innymi właśnie dziełem, moment, jak to się nazywało? Nie, Cylinder, Wyjście z cienia. Wyjście z cienia było powieścią, która pokazywała świat taki może mniej więcej komunistyczny, gdzie nad ziemią pojawiło się zagrożenie pewnej obcej rasy i pojawiła się inna obca rasa, która stwierdziła, że ona rozwiąże wszystkie nasze problemy i nas tutaj zdominuje i będzie prowadziła okupację, ale przynajmniej będziecie mieli to wszystko z głowy. No i im dalej w las, tym bardziej się okazuje, że najprawdopodobniej tą obcą cywilizacją nie są jacyś kosmici, tylko mrówki. Tylko mrówki, które rozwinęły dostatecznie swoją cywilizację, które dostatecznie rozwinęły swoją inteligencję, które zbudowały swoje statki kosmiczne i które po prostu sprzedały nam kłamstwo w postaci sztucznego zagrożenia. No i myślę, że jest to powieść, która jest niesamowicie bardzo współczesna. Wiesz, no niby tak, ale dla mnie to brzmi tak w sposób odrealniony trochę. Ale zgodzę się z tobą, że może nas mocno zaskoczyć jeszcze rzeczywistość. Miałem na przykład taką myśl, że może się nagle okazać, że podróżowanie po kosmosie, tak jak my to teraz widzimy za pomocą jakichś rakiet, czy pojazdów, nawet o technologię wyżej, jakiś grawitacyjno-magnetyczny, pozdrawiamy Mychrana Keszego, i to może być w ogóle bez sensu z punktu widzenia tych, którzy okiełznali już jakieś zupełnie inne sposoby podróżowania po kosmosie. I taka inna cywilizacja porusza się tam za pomocą jakichś robaczych dziur, załamania czasoprzestrzeni, a te pojazdy to są dla nich jakby jedynie jako taka osłona i żeby tu się już w obrębie orbity jakoś przemieszczać albo na planecie samej. A wiesz, oni się przenoszą po prostu robiąc takie cuda, że my gdybyśmy wiedzieli, jak się głupio zachowujemy tu wsiadając do tej rakiety naszej, to byśmy się śmiali sami z siebie, nie? Ale jeszcze tego nie kumamy. Może się okazać, że podróżowanie po kosmosie, tak jak my kombinujemy, to jest tak, jakbyśmy chcieli przepłynąć ocean w pław i kombinujemy, czy kraulem, czy żabką, to może jednak. Wiesz co, była taka powieść, ona się bodajże nie Slan nazywała, ale też, czekaj, Antonego Pierce'a bodajże, Sfery, ale głowy za to nie dam. Filozofia całej powieści mniej więcej dotyczyła tego, że istniała taka międzyukładowa cywilizacja, w której wymienialiśmy się informacją, a nie materią. Ponieważ istniała możliwość takiej matermisji, czyli teleportacji materii, ale ona była obrzydliwie droga i zamiast tego brało się takich hostów, tak, którzy przyjmowali do swojego mózgu, do swojego ciała pewną osobowość z innego układu planetarnego. No i nie pamiętam dokładnie, bo czytałem to dobre 15-20 lat temu. Problem był taki, że galaktyka była pod zagrożeniem właśnie jakiegoś zewnętrznego wroga. No i
bohaterowie podróżowali od planety do planety, właśnie wgrywając się w lokalnych mieszkańców poprzez właśnie tę transmisję dusz do fizycznych ciał, ale z drugiej strony właśnie był ten taki nemezis, tak? Był ten taki potwór, który wgrywał jeszcze jednego dodatkowego agenta. No i próbował tutaj właśnie zdestabilizować, najpierw poznać, potem zdominować, przeprowadzić inwazję. No i nie będę tutaj za dużo spoilerował. Myślę, że bardzo warto przyjrzeć się sferom Antonego Pierce'a, ale myślę, że to jest właśnie jakaś taka przyszłość, że przesyłamy nie materię, tylko informacje, co też zresztą mieliśmy bardzo bogato opisane u Stanisława Lema, że po prostu przesyłamy informacje i w komputerze odbiorcy jesteśmy w jakiś sposób zreplikowani, czy to z jakichś tam atomów, które tam są dostępne, czy właśnie na podstawie żywiciela. To jest, myślę, przyszłość podróży kosmicznych. Przesyłanie informacji, które jest dużo tańsze. No to chyba taka najbardziej futurystyczna, najbardziej jakoś tak wybiegająca w przyszłość, mi się wydaje, wizja, nie? Taka nawet trochę nierealna dla nas teraz. Chociaż z racji tego, że ma związek z teleportacją, z informacją, no z rzeczami, które już znamy i nad którymi staramy się zapanować, no to może wcale nie takie super odjechane nawet. A mi się kojarzy inna jeszcze metoda poruszania się po wszechświecie, którą przyuważyłem w takim troszkę głupiutkim w sumie filmie Badacze Kosmosu, ale ja to znałem jeszcze jako Odkrywcy. To jest taki familijny właściwie film science fiction, takie kosmiczne Goonies troszeczkę, że jest grupa chłopaczków, jakichś tam kumpli. Jeden z nich jest taki geek, naukowiec, komputery, szmery, bajery, drugi taki trochę zadziora z problemami wychowawczymi, a trzeci jakiś taki przeciętny, wypośrodkowany, żeby się zgadzało tutaj trzech. I jeden z ten kujon wynajduje jakąś taką kulę materializującą się, po prostu półprzeźroczystą, błękitną, materializującą się znikąd z komputera. To trochę taka wizja... Dziewczyna z komputera. Tak, jak dziewczyna z komputera. I oni w tej kuli po prostu się przemieszczają po kosmosie, tylko że zbudowali sobie z jakichś śmieci, z jakichś desek, taki pojazd, jakby to dziecko zbudowało. Ale tak właściwie niesie ich ta kula, która jest cholernie szybka. Wydaje się załamywać jakoś zasady fizyki, bo no przecież by ich tam rozciapciało, gdyby frunęli bardzo szybko chyba, nie? Czy coś. Mhm. Ale w każdym razie też ciekawa wizja przemieszczania się. Może jeszcze się zdziwimy i kiedyś w takich kulach będziemy latali jak... Wiesz, to przypomina mi to z kolei zbiór opowiadań, który widziałem. To był straszny czas, bo najpierw zachorowałem na zapalenie płuc, a zaraz potem zachorowałem na ospę wietrzną. Albo odwrotnie, już nie pamiętam, bo mi się bardzo, bardzo ten czas miesza. I miałem taki, wiesz, taki stosik metrowy książek koło siebie, gdzie naprawdę napieprzałem jedną książkę po drugiej, bo będąc chorym na jedno albo drugie, za bardzo nie masz najmniejszej ochoty się ruszać. I pamiętam, był taki zbiór opowiadań Rakietowe dzieci. I w tym zbiorze opowiadań był Odrzutowiec Miała. Opowiadanie, które opisywało historię, że pewien kosmita na zasadzie takiego alfa właśnie rozbił się na takiej spokojnej, w domku spokojnej amerykańskiej rodziny, coś tam popsuł i miał coś takiego jak taki jakiś pręt, na którym mógł sobie latać i tak dalej. I cała fabuła mniej więcej dotyczyła tego, że... Żeby, wiesz, po pierwsze go nie zdradzić, bo zaraz przyjdą służby, zaczną go badać, zaczną go wkuwać i tak zaczęli go pytać, tak się dogadywać, bo tam była jakaś, była w tej całej historii jakaś taka kilkuletnia córeczka, która się z tym miałem dogadywała, a ten miał był miałem, bo wydawał takie, wiesz, takie dźwięki trochę jak kot. No i finalną myślą z tego opowiadania było, że ten miał, który się rozbił na ziemi, to tak naprawdę nastolatek, który kompletnie nie ogarnia tej technologii, z której korzysta i tak jest trochę, wiesz, nic z niego nie można wyciągnąć, więc to też taka, wiesz, taka bardzo wartościowa myśl, że nawet jeżeli byśmy się przyjrzeli takiej technologii obcych, no to co ten obcy mógłby nam tutaj powiedzieć na ten temat? Czy on to rozumie, czy to jest, wiesz, no wyobraź sobie, że nie wiem, że lecisz sobie jumbo jetem i nagle wpadasz w jakąś czarną dziurę albo w jakąś, nie wiem, w jakiś wir teleportacyjny i się przenosisz do Alpha Centauri i lądujesz na lądowisku gdzieś właśnie w Zeta Reticuli.
No i co? No i wyjaśnisz tutaj obcym, w jaki sposób działa silnik odrzutowy? No nie wyjaśnisz. Jeszcze można inne metody podróżowania tutaj przedstawić, na przykład taką najbardziej, myślę, smutną i tragiczną dla ludzkości, bo nam się teraz pewnie wydaje trochę, że już nic takiego nas nie spotka, bo to by było na przykład zbyt straszne albo coś, tu, czy takie straszne rzeczy, Krawiec, tu opowiadasz, no ale przypomnijmy sobie, ile strasznych tragedii spotkało ludzkość, jakieś wielkie wymieranie, epidemie, dżumy. Holokaust, no cała druga wojna światowa. I może się okazać nagle, że jesteśmy znowu w głębokiej dupie u kosmicznego murzyna i że musimy faktycznie milion lat w jakiejś zamrażalce latać, dryfować po kosmosie, aż nas znajdzie jakaś inna cywilizacja. I co wtedy? To ruletka właściwie, bo no, kto nas może znaleźć? Właśnie, jak ty sobie to wyobrażasz? Ty tak często starasz się tutaj pozostawać nogami twardo na ziemi w miarę stąpać, no ale widzisz, a teraz kto nas znajdzie tutaj? Może reptole? Może reptole, ale wiesz, ale póki co jeszcze nie mamy sensownego sposobu, żeby przekazać jakoś naszą osobowość na twardy nośnik. Bo sam mnie zainspirowałeś do odcinka Sprawdzam dotyczącego kryoniki, to był odcinek numer 3, gdzie sobie to zweryfikowałem i się okazuje, że wiesz, że tutaj musisz mieć stwierdzony zgon, no i oni biorą albo twoją głowę ci obcinają, albo twoje ciało biorą, tam wstrzykują jakieś gówno do twoich żył, ono wiesz, i zamrażają, ono tam się, wiesz, rozszerza, wszystko ci rozpieprza i tak dalej. No nie, no to tutaj z tego za bardzo nie ma czego wywróżyć, tak? W momencie, kiedy będziemy mogli sobie przy użyciu, nie wiem, czy to Neuralinku Ilona Maska, czy przy użyciu EEG po prostu skopiować sobie swoją osobowość na płytę DVD czy na Blu-raya, no to będzie miało to sens. Coś takiego się pokazało w odcinku Star Trek Voyager, gdzie na pokładzie był holograficzny program medyczny, tak zwany doktorek, który właśnie w jednym odcinku został przesunięty gdzieś o 40 tysięcy lat i nagle się obudził w muzeum, gdzie została przedstawiona zupełnie inna historia, gdzie właśnie ten Voyager był zamiast statkiem badawczym, był statkiem wojennym, no i musiał prostować tę całą historię. No i wiesz, no i dopóki nie będziemy w stanie tego, wiesz, tak jakoś sobie znaleźć takiego trwałego nośnika, no to mamy za przeproszeniem przepieprzone. Nie ma nic po śmierci i musimy się z tym pogodzić. Nie wiem, dla mnie prawa rządzące kosmosem ogólnie, wiesz, wszechświatem, to sądzę, że może być tak, że to, co dotyczy nas jako jednostki, dotyczy nas także jako cywilizacji, tylko w innym wymiarze. No i wiesz, zauważ, że my się rodzimy w życiu, a potem się rozmnażamy. Być może jako cywilizacja z tej racji też musimy się rozmnożyć, ale w sensie takim, że stworzymy inną cywilizację, jako taki stwórca trochę, który potem dla tej cywilizacji jest Bogiem, nie? Może stąd nam się plączą po głowie cały czas idee Boga i tak dalej, bo ku temu zmierzamy, żeby sami się Bogiem stać, wiesz. Uświadom to sobie, jesteś Bogiem, tak? Zarapować coś mógłbym tutaj, ale mi się nie mogę, bo mam gardło chore. No, nie do końca to tak działa. Oczywiście istnieje hipoteza panspermii, że nasze życie na naszej planecie powstało w ten sposób, że ktoś gdzieś kiedyś skropił swoimi nasionkami, prawda, ziemię i w ten sposób powstało życie, które przez te 4 miliardy lat miało okazję zewoluować. Halo? Jest na antenie Tomasz. Witam na antenie Nocnego Radia w audycji Czasy Ostateczne. No i to będzie dobre. Halo? To zaraz, bo siebie nie słyszę. No, przez chwilę było cię słychać. Wiesz co, ja sam też zwykle siebie nie słyszę, a to nie jest w tym nic złego. W sumie ja siebie słyszę, ale z zerowym opóźnieniem tak jakby prawie, więc na takim odsłuchu w czasie rzeczywistym. No, profesjonalista. No i tak.
rozproszył nas tutaj słuchacz. Proszę pierw sobie tam przetestować coś, bo wiecie, to tak trochę tutaj ktoś zadzwoni, nie sprawdził, czy mu tam mikrofon działa i nam tu, nas tutaj rozbija, nie? I co? I on sobie tam, zaraz zadzwonię drugi raz, se sprawdzę. A my co teraz? Skołowani tutaj i nie wiemy, na czym skończyliśmy. Więc może taki temat. Jaka wizja znana z utworów science fiction, z filmu, komiksu, z książki, ze wszystkiego, z czym się w ogóle zapoznałeś, nie wiem, może być anime albo manga nawet, wydaje ci się najbardziej wiarygodna i taka, która jest faktycznie jakąś tam przepowiednią nawet? To jest bardzo szerokie pytanie, ale pierwszą rzeczą od razu, którą chciałbym tutaj podjąć, to jest to, że my postrzegamy życie jak swoją miarą. My postrzegamy życie jako coś, co trwa kilkadziesiąt lat i dla nas jest nie do pomyślenia, że nie wiem, że istnieje taka mucha, która sobie żyje dwa dni i że ona tutaj sobie wszystko po prostu przeżyje. To właśnie Stanisław Lem podnosił w swojej twórczości, gdzie, nie wiem, gdzie pokazywał inteligentny ocean na przykład, gdzie pokazywał pomysł inteligentnych kamieni czy inteligentnego bytu, który istnieje na Słońcu, na jakiejś gwieździe, gdzie właśnie był jakiś taki profesor, który tłumaczył drugiemu, no jak to sobie wyobrażasz kogoś, kto by nie żarł amoniaku i nie wpierdzielał tego całego uranu, przecież to nie ma zupełnie, absolutnie żadnego sensu, więc przede wszystkim mierzymy życie swoją miarą. Nie ma podstaw, żebyśmy stwierdzili, że nie istnieje coś takiego jak myślące kamienie, myślące planety, myślące gwiazdy, które mają swoją wrażliwość, uczuciowość. No nie wiem, a to nie jest przypadkiem zależne od ogólnie obowiązujących i dosyć jednolitych praw fizyki, to że wiesz, że powstają humanoidy w końcu na dwóch kończynach chodzące, że kamień nie może mieć świadomości, bo ona się zaczyna dopiero przy jakiejś złożoności materii orożywionej, wiesz, no takie proste jakieś reguły. A co ma większą złożoność niż planeta? Tutaj, sorry, ale twój skład mineralny, skład pierwiastków, to możesz sobie naprawdę nadmuchać w naszą matkę geję. Więc być może ona ma jakiś taki puls raz na 100 milionów lat. I wiesz, i z tym nie wygrasz. Jeżeli jej serce czy coś, czy jakiś umysł bije z częstotliwością raz na 100 milionów lat, to ty tego nie zrozumiesz. Albo jeżeli coś działa bardzo szybko i się wiesz, i jest zupełnie niezauważalne dla nas, nie jesteś w stanie tego poznać swoim aparatem myślowym. Słuchacz Ran Laser napisał, że potrzeba jest myślącym kamieniem. Ciekawe. Taka siła spokoju w ogóle, nic go nie zdenerwuje, nawet jak go tam wyzywasz coś, on taki człowiek kamień, ze świadomością w ogóle 100 milionów mipsów, nie wiem w jakich jednostkach można by mierzyć świadomość albo... Masz jakąś koncepcję na jednostkę świadomości? Popatrz, nie ma czegoś takiego, a ludzie mają różny stopień świadomości. Jeden to jest taki świadomy, że wszystko już wie w ogóle, a drugi taki nieświadomy lemming, nic on nie wie. No bo wiesz, no bo możesz mieć tak otwarty umysł, że ci z głowy wypadnie mózg, nie? Więc tutaj ciężko jest to pomierzyć. No przede wszystkim nie udało nam się zdefiniować świadomości, więc nie oszukujmy się, nie możemy nazwać czegoś, czego jeszcze nam się nie udało zmierzyć. Jeżeli wiesz, jeżeli mamy, nie wiem, jakąś jednostkę typu promieniowanie, gdzie mamy mnóstwo, mamy siewierty, mamy rady, mamy mnóstwo różnych dziwnych innych jednostek, no bo ponieważ zauważyliśmy, że można to zmierzyć. A świadomość jak zmierzysz? No przyłożysz elektrody do dupy i co? No i tu się właśnie z panem profesorem pozwolę nie zgodzić, bo ja myślę właśnie, że świadomość wzrasta i to bardzo szybko razem z liczbą doświadczeń różnego typu. Te różne doświadczenia nam dodają tak jakby świadomości ogólnie, można powiedzieć. Nawet nie w jakiejś tam konkretnej dziedzinie, tylko wiesz, ktoś dużo powiedzmy przemieszcza się po świecie, rozmawia z dużą ilością osób, dużo myśli, zastanawia się nad życiem, nad innymi ludźmi, wiesz, nad tym, co dookoła niego się dzieje, no to rośnie mu świadomość, a nie tylko, że inteligencja mu rośnie, czy coś takiego, nie? IQ samo.
Rośnie mu wiedza, rośnie mu, nie wiem, mądrość życiowa, używając pewnych narzędzi, które wykształciła cywilizacja. Nie wiem, czy to jest naukowe, ale mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że ludzie, którzy urodzili się 20 tysięcy lat temu, byli mniej więcej tak samo inteligentni tak jak my, tylko nie mieli narzędzi w postaci pisma i nie mieli narzędzia w postaci języka. I tylko i wyłącznie dlatego nie rozwijali się tak szybko jak teraz. Nie mieli internetu. Największą wartością, jaką mamy w naszej cywilizacji, jest informacja, przetwarzanie informacji, udostępnianie informacji. Tomu pisze, proponuje jednostki kesze. Dwa kesze, cztery kesze to jednostka świadomości, tak? No dobra, niech to będzie jednostka świadomości magnetyczno-grawitacyjnej na przykład. No, a wiesz, może jest tak, że te różne rzeczy, o których mówimy, zebrane do kupy, właśnie inteligencja, zdolności językowe, manualne, abstrakcyjne myślenie, wszystko to do kupy jakby zebrane tworzy właśnie jakąś tam świadomość, nie? Może świadomość, może można by nazwać świadomością jakąś... zbiór tych różnych cech związanych z inteligencją, z myśleniem, z procesami myślowymi może, tak? Tymczasem ponownie Tomasz się połączył. Czy teraz cię słychać? Powiedz coś. Teraz mnie słychać, na pewno. No, doskonale. No. No, to proszę się przywitać pięknie i powiedzieć, z czym pan dzwoni. I znowu nie słychać. Wyciszył się. Witam wszystkich, całe 45 osób oraz inne osoby, które słuchają nas, no 46 teraz. Słychać mnie? Słychać, ale tylko tutaj dorzucę, że trochę więcej, bo słuchają nas i na YouTubie, i na streamie radiowym, gdzie jest jeszcze też około 40 osób drugie, więc... Nawet lepiej. Witam wszystkich z tej strony. Tomasz, jak przysłuchuję się audycji, co tutaj się dzieje, szukałem bardzo długo książki, która tak fajnie opisywała właśnie nas, bo mówiliście o tych innych planetach. Pamiętam, taka książka była, audiobooka słuchałem, gdzie tam było tak fajnie powiedziane, że my jako cywilizacja teraz bieżąca, w bieżącym stadium budujemy statki, wylatujemy na inne planety, spotykamy tam, widzimy jakąś planetę, gdzie można zamieszkać, dolatujemy do niej, lądujemy i spotykamy tam wszystkich, znaczy wszystkie osoby, które tam, no mieszkańców jakichś, którzy są w erze kamienia łupanego. No i my tam im pokazujemy, na przykład tak jak było w tych Gwiezdnych Wrotach, zapalniczkę, takie rzeczy, takie dla nas banalne rzeczy, dla nich to są czary. No i ta cywilizacja, ze względu na to, że jest w erze kamienia łupanego, dla nich to jest w ogóle kosmos, to jest w ogóle magia, co my robimy. Możemy strzelać jakimś czymś, co strzela laserem, świecić światłem z latarki, gdzie dla nich to jest coś niepojęte. No i czy uważacie, że tak my jako ludzie też uważamy Boga, czy też coś, co przyleciało z innych planet jako właśnie coś boskiego, co mogło z jednym zamachnięciem ręki zdmuchnąć całą armię, na przykład, nie wiem, wystrzelenie bomby atomowej. Czy myślicie, że w tym momencie nasza cywilizacja, no w jakim kierunku pójdzie? Bo ja myślę, że raczej koło takie się zapętla, że my w tym momencie możemy jakąś inną planetę odwiedzić, tam też są może i ludzie, może i nie, ale dla nich będzie to dopiero początek tej drogi, taki new game, a dla nas już jest endgame i w tym momencie czy wy myślicie, że na przykład inne planety będziemy kolonizować? Halo? To może profesor Kotkiewicz? Proszę, profesor. Jest z nami jeszcze pan profesor Kotkiewicz? Chyba nie ma, nie słychać. No, ja myślę, że paleoastronautyka, wiesz, ogólnie starożytni bogowie, te tematy są jak najbardziej do przyjęcia. Trzyma się to, jak dla mnie, kupy. Znaczy, wiesz, no po prostu jest to na pewno opcja, którą warto rozważyć, według mnie, jak najbardziej. A nas, ludzi, na pewno skusi, jeszcze długo będzie nas kusić coś takiego jak podawanie się za bogów. No, myślę, że to jest, ma ścisły związek z ego na pewno. Może nawet, wiesz, jakaś cywilizacja w końcu staje się bogiem, takim
jak my sobie wyobrażamy takiego prawdziwego Boga, a to nadal jest po prostu, nie wiem, rozwinięta cywilizacja, która się zjednoczyła w jedną świadomość i ma takie moce stwórcze, potrafi manipulować, nie wiem, materią, to nie wiem, tak wyewoluowała. Czy jest to niemożliwe, czy możliwe? Jesteś potrzeba z nami jeszcze? No, powinienem być. Jesteś, teraz cię słychać doskonale. Okej, dzięki, bo mam za mało portów USB. A słyszałeś, o czym tak, mówił tak, Tomasz Mija? Tak, oczywiście. Przede wszystkim, jeżeli my jako rozwinięta cywilizacja byśmy zauważyli jakąś mniej rozwiniętą cywilizację, to prawdopodobnie byśmy się od nich uczyli. I nie uczyli się tego, jak, nie wiem, jak wyprawić skórę, jak wypeklować mięso, tylko byśmy się uczyli tego, w jaki sposób rozwijała się nasza cywilizacja. To było dla nas niesamowicie ciekawe. No i właśnie w Star Treku była ta tak zwana pierwsza dyrektywa, że jeżeli cywilizacja nie osiągnęła pewnego poziomu, to nie wolno im pokazać jakiejkolwiek wyższości z naszej strony. I w tę stronę byśmy szli, nawet współcześnie. Na Ziemi istnieją plemiona, które są nieskalane ręką cywilizacji, które są właśnie w takich rezerwatach i one tam sobie żyją, u nich jest fajnie i my je obserwujemy, my się od nich uczymy, bo one bardzo dużo mówią o naszej historii i mam nadzieję, bardzo głęboką nadzieję, że w momencie, jeżeli takie plemię zauważymy na innej planecie, to my zwyczajnie to uszanujemy i zrezygnujemy z kolonizacji tej planety na rzecz tego, że mamy wyższą technologię i możemy sobie pozwolić na to, żeby polecieć do innego układu planetarnego i tam sobie się osiedlić, a tutaj postawić jakąś placówkę naukową i zobaczyć, jak oni się rozwijają, no bo to jest cholernie ciekawe. No, miejmy nadzieję, że wydarzenia, które towarzyszyły właśnie przejmowaniu Ziemi przez białego człowieka i to, co biały człowiek zrobił z Indianami, jak potraktował Indian. I to jest temat rzeka, tak? Jak Indianie byli stopniowo po prostu osłabiani, wyniszczani, zarażani, oszukiwani, wydymani. I długo można by tu wymieniać. To jest taki, jakby taki modelowy przykład tego, jak moglibyśmy źle potraktować inną cywilizację, która jest od nas słabsza, nawet może nie tyle słabsza, co pacyfistyczna na przykład. Się okazało, że to są takie, no, mówiąc naszym tu językiem, mięczaki, nie, takie cwele kosmiczne. A to i człowiek od razu w dechę ważny tutaj będzie przejmował, zabierał, i czy podstępem też zmuszał do różnych rzeczy. A oni, tak jak ci nasi Indianie, na przykład nie znają pojęcia własności aż tak bardzo jak my. Nie przywiązują do tego w każdym razie tak dużej wagi. Dla nich ziemia to jest na przykład po to, żeby się nią opiekować. Oni tu są po to, żeby się nią opiekować. A przylatuje człowiek i chce tą ziemię sobie wykupić i to, żeby tam coś robić, bo to jego ma być. I się bardzo zły robi, jak się dowiaduje, że to nie może być jego, nie? No takie cały czas to ego. Wiesz, tutaj, żeby to byli tylko Indianie, tak? No, pięknym przykładem jest Rapa Nui. Dlaczego wiemy, że Wyspa Wielkanocna pierwotnie nazywała się Rapa Nui? Dlatego, że holenderscy osadnicy najpierw zapytali ich, jak nazywa się ta wyspa, a potem ich wyrżnęli. Co do nogi. Chciałbyś coś dodać, Tomaszu? Znaczy, wiecie co, ja tak naprawdę mówiłem tylko o tym, że albo za jakiś czas, tak jak tutaj na czacie czytałem, że będzie reset 2024 rok, koło się znowu zapętli, no albo znowu zaczniemy jakichś ufolutków widzieć, którzy tak naprawdę są nami, tylko bardziej rozwiniętymi. Szukam cały czas właśnie tej książki jednej, żeby wam podać tutaj, bo dosyć bardzo, bardzo ciekawa książka, ale nie mogę jej znaleźć. Co do Indian, powiem wam, że tak jak mówisz właśnie, oni byli cały czas przechytrywani, wszystko robili z nimi, dawali im jakieś świecące w ogóle diamenciki, takie rzeczy, żeby tylko ich wykupić, bo tutaj akurat ludzie wiedzieli co się święci, co będzie na tej wyspie zwaną teraz USA. No ale wiecie co? Ja jestem ciekaw, czasem się zastanawiam, co by było, gdyby Polacy odkryli tak naprawdę te wyspy, a nie Kolumb. Po prostu, gdyby Polska tam była, taka Polonia. Jak myślicie, jakby to wyglądało, Mamy Chicago.
Coś tam się ostatnio w Chicago strasznego stało wśród Polaków. Jakiś tam ktoś zadźgał nożem, coś. Nie, ale słuchajcie, ale może trochę odwróćmy tę całą, bo tutaj my się cały czas widzimy jako dominujący gatunek, ten, który kolonizuje. Wyobraźcie sobie, że jednak ktoś przylatuje do nas i nam oferuje złoża diamentu, nowe iPhony, monitory 40-calowe, 50-calowe, 4K. I nas kolonizuje za te wszystkie świecidełka. Co, byśmy nie dali dupy za to? Nie my, ale nasi rządzący. A to na pewno. No tak. Pod kuratelą teraz USA jesteśmy. No, najpewniej to będzie tak, że my jako gdzieś tam błąkający się po kosmosie, pewnie tak się skończy. Będziemy musieli liczyć na wyrozumiałość, na dobroć, na szczodrość innej cywilizacji. My się tu tak często zastanawiamy, a jak już przylecimy, to czy ich rozwalimy od razu? Czy co? A może się okazać, że jesteśmy takimi cieniasami po prostu kosmicznymi, co mało co mogą i mają jeszcze bardzo duże kłopoty z tym i z tamtym i jesteśmy zdani na łaskę innej cywilizacji. Może to nauczy ludzkość empatii trochę, jak po prostu będą w głębokiej dupie, jak będziemy. I ktoś pomoże nam, nie? Tak po prostu bezinteresownie, jakaś inna planeta pozwoli nam zostać takimi gośćmi. To jest taka wizja często w science fiction, ale w drugą stronę to zwykle jest, że tu na Ziemię przyjeżdżają jacyś uchodźcy kosmiczni, tacy z planety, która... No, Dystrykt 9. No, albo Alienation, taki stary serial, który koncentruje się na takich bardziej społecznych aspektach, nie? Tam praca, zatrudnienie, jakieś tam morderstwo wśród obcych, detektyw musi badać tego typu sprawy. Jeszcze było coś takiego, Ziemia, ostatnie starcie, chyba też wtedy kosmiczne. No. No, taka, jakieś takie intro fajne było i pioseneczka taka jakaś. Znaczy, każdy to science fiction ma inny zupełnie klimat, tak jakby. Czasem jest tak bardziej jakby alternatywnie, wręcz to zahacza o jakiś new age, a czasem takie twarde science fiction, nie? Że w ogóle obskurwiałe wszystko, 8-bitowe komputery i cię goni ksenomorf, kurde, obśliniony kwasem. Nie, ale tutaj myślę, że warto by było z naszego poziomu, no całkiem przecież świadomego, właśnie rozważyć jedno i drugie, bo przecież możemy sobie, nie wiem, pojechać, polecieć na Europę czy na Enceladusa, gdzie możemy znaleźć jakieś takie pierwotne życie i możemy je, wiesz, uszanować albo możemy je skazić i zdominować, a z drugiej strony właśnie ktoś może do nas przylecieć i tak, wiesz, i tak po prostu nas odgasić jak peta. Znaczy, wiecie co, ja myślę, że cały czas jesteśmy w jakichś ramach seriali, science fiction, takich rzeczy, okej, tylko nie można właśnie się tak szufladkować co do New Age'ów, takich rzeczy. Ja myślę, że te wszystkie filmy science fiction tak naprawdę tak pomiędzy wierszami mówią, jaki może być scenariusz przyszłości, niekoniecznie taki, jaki jest pokazany w sposób dosłowny. Myślę, że jeśli chodzi o przyszłość, to albo będzie taki twardy reset typu kometa, albo będzie jakaś wielka wojna, albo właśnie będzie jakieś objawienie, jakieś ufolutki, takie rzeczy. Ludzie sobie tak wyobrażają ufolutki. A tak naprawdę Stephen Hawking nawet powiedział, że nie ma podróży w czasie, jest podróż pomiędzy planetami i to daje podróż w czasie, bo można polecieć do innego układu i tam spotkać ludzi, czy też inne istoty, które są na innym etapie ewolucyjnym. Tak, to myślę, że tak to będzie wyglądało. Także albo twardy reset, albo nasza sytuacja się odmieni, tylko teraz pytanie, czy jeśli ta rasa jest wyżej od nas, to czy będzie chciała w ogóle się ujawniać w tym momencie? Rozumiecie? Bo my możemy sami dla siebie tak naprawdę tworzyć niebezpieczeństwo, a taka rasa, co może tak naprawdę o nas myśleć? No myślę, że może tutaj być coś takiego, jak my podchodzimy do takich właśnie natywnych plemion, które tutaj chronimy, które gdzie nie dopuszczamy, żeby ktoś do nich dopłynął, tak? Bo są takie właśnie aborygańskie, czy gdzieś na Mikronezji właśnie plemiona, gdzie musisz mieć glade, a jeżeli nie masz glade'u, to zostaniesz zatrzymany po drodze. I wiesz, i żeby tutaj nie przeszkadzać. No i jest, to się jakoś nazywa... Kurde, nie pamiętam. Nie pamiętam. Nie jestem w stanie sobie teraz tego przypomnieć, że właśnie Ziemia jest takim fajnym rezerwatem, takim fajnym zoo, gdzie wszyscy obserwują, że fajnie, że tutaj się zrobiło jakieś życie, no i zobaczymy, jak te mrówki sobie z tym poradzą. Tak samo jak my obserwujemy robaczki w zoo.
Znaczy mówisz o takiej terarii tak naprawdę. Tak. Tylko, że nie chodzi mi o to, że to zostało zaprojektowane przez tych obcych, tylko, że to zostało przez nich odkryte. No, to jest dobre. Nikt nikomu za frajer nie pomaga, niestety kasa musi się zgadzać, napisał Tomu, ale to się nie zgadza z samym Tomu, bo Tomu jest człowiekiem, który właśnie zaprzecza temu, co napisał sam. Słuchajcie, a taki najlepszy scenariusz, bo były najgorsze naszej ewakuacji z Ziemi, We Escape from the Blue Planet, a taka najfajniejsza wizja, no to co, w końcu trzeba było stąd wylecieć, bo już tutaj jakieś kłopoty, Ziemia zanieczyszczona, brakuje surowców, no lecimy, już mamy piękny statek, zjednoczyły się różne państwa, zbudowali taką arkę, która przetransportuje w już znane miejsce, bo mamy już tu dobre skanery, wszystko wiemy, gdzie lecieć, super napęd mamy, lecimy tam, przylatujemy, a tam nasi kosmiczni sąsiedzi, człowieku, przynoszą ci chlebek, sąsiad przynosi, cześć, jestem tutaj, wiesz, z cywilizacji obok, wiesz, właśnie upiekłem chlebek, dobry. Tak, wódeczkę, takie rzeczy. No i co? Wódeczkę kosmiczną, tak po prostu fajnie, no, kosmiczna wódeczka, to się napijmy za porozumienie cywilizacji, chłop siup ten głupi dziób, to by dobre było, a my tu się martwimy. Przypomina mi się starter do właśnie filmu Valerian. Jakbyśmy tam Polaków jeszcze spotkali, już w ogóle. Faktycznie Valerian jest taki śmieszny, nie? Miasto tysiąca planet. No, taki jajcarski w sumie, ale taki fajny kosmos, bo tam jacyś kosmiczni turyści, sklepikarze, latasz sobie po tym kosmosie, jak z miasta do miasta byś sobie jechał. I taki bardzo multirasowy, jeśli chodzi o kosmitów, no bo i ci kosmici też śmieszni, niektórzy tacy na maksa debilowaci, jak na przykład ta kosmitka, ta ślicznuda, taka jakaś w ogóle reptilianka dawała sukienki do przymierzenia tej głównej bohaterce, rudej. I tak jakiś taki przygłup po prostu totalny. Tylko dźwięki z siebie takie wydawała. Jeszcze raz, jak? Co jak? Jakie dźwięki? Mi przerwało. Dziwne jakieś dźwięki, onomatopeje jakieś takie z siebie tylko wydawała. Dziwowała się, tak robiła zeza. No to taka kosmitka, nie? Była jakaś taka gruba kosmitka z kosmicznym dzieciaczkiem, bachorkiem takim. I potem ścigała tam głównego bohatera, chciała go rozszarpać. No taka kosmiczna mamuśka z wielkimi zębami. To jest też ciekawe zagadnienie, jak różne te rasy mogą być, czy aż do tego stopnia, że tam świadoma planeta, świadomy ocean, jak gdzieś tam ulema, czy raczej nie, czy raczej jest jakiś tam limit i są mniej więcej jakieś humanoidy w większości, czasem się spotka jakiś kosmitę jakiegoś tam mackowatego, ale to jest jak w tych takich mniej poważnych nawet dziełach science fiction, może jest tak jak w Valerianie właśnie z tymi kosmitami. A czekajcie, bo tutaj na czacie YouTube'a mam bardzo ciekawy wątek, moment. Dajesz. Ja. A bo tutaj się dowiedziałem, że jest całkiem są całkiem niezłe pieniądze do zrobienia na resecie. To chyba jakieś spotkanie sam na sam, jak 200 zł. Też tu czytam. Juicy, może się wbij na live'a i zapraszamy i coś opowiedz. Gwarantujemy pełną anonimowość. Jak zawsze, tu wszyscy są anonimowi. Uwielbiam uśmiechać ludzi. No jak słyszycie, radosny bardzo słuchacz, Tomasz. Co go tak rozbawiło? Ciekawe. Już nie pamiętam, Jesse Juice, po prostu wbijaj do nas, a nie piszesz tutaj na czacie mistrz klawiatury. O czym myśmy gadali? O tych rasach? O cywilizacjach? O cywilizacjach. Ej, a słuchajcie, a może jesteśmy takim zoo, że nie wiem, znacie pewnie na pewno taką sytuację, że jest, że są porwania UFO przez kosmitów, nie? Ludzi przez kosmitów. UFO przez kosmitów. To może działa w ten sposób, może działa to w ten sposób, że mały ufok podchodzi do swojego ojca ufoka i ojciec ufok mówi: no kurde, naprawdę potrzebujesz na jutro na 9 rano człowieka na lekcję biologii, no lecimy.
No. No. Mogą i może być, właśnie jesteśmy taki, tacy wiecie, jeżeli jesteśmy jakąś taką, jakimś takim stadem owiec, które jest na jakimś, nie wiem, na jakimś uniwersytecie rolniczym i tak sobie... No. I... Juicy Juice dołączył do nas. Słyszymy się nawet z obrazem tutaj. Widzimy tak, twój pępek. To nie pępek, to głowa, przepraszam. Tak ciemno, nie widać. No, siema. Co powiesz ci? No, ja powiem, że temat lalaka odpala mnie po prostu. Bardzo krótki ląd mam, jeżeli chodzi o ten temat. Czy robi się na tym kasę? Kurwa, to jest guru, który rypie swoją sektę na takie pieniądze, że ja próbowałem podjąć dyskusję pod jego filmikami z ludźmi, którzy wierzą w reset w 2024. No, można powiedzieć, że byłem prawie ukrzyżowany. Za to, że próbowałem po prostu powiedzieć im, żeby hej, ludzie, myślcie. On zbiera pieniądze od was, przygotowywał, wiedząc, że się świat skończy w 24, po co to teraz robi? Po co zbiera pieniądze, skoro i tak za 4 lata świat się skończy, więc po co mu te pieniądze? Ale może dla ludzi to jest niezły fan, że się wkręcają w taki klimat, już tu się szykują na reset, on tam daje rady jakieś, tutaj musicie sobie saperkę, termosik, coś. Nie, ja tutaj bym tutaj trochę bardziej poważnie pociągnął ten temat, ponieważ jak tak sobie słuchałem, bo słuchałem go, no po tym jak właśnie Eter się pojawił w nocnym radiu, no to lalaka trochę posłuchałem, no i nie zauważyłem, żeby on jakoś, nie wiem, naganiał na to, żeby coś tam kupować, żeby jakoś tam go donatować, no ale może nie jestem na bieżąco. Jasne, tak. Może przesadzasz trochę Juicy, może nie jest aż tak źle z tym lalakiem, no. Ja wiem też tylko tyle, że tam posłuchałem trochę, no słuchaj, no to jest dzisiaj teoria, którą często usłyszysz o tych resetach, no jest to jakoś tam modne, nie wiem, wiesz, w tym świadku. Ludzie gadają, no nie wiem. Nie wiem, ja ani tutaj... Ani nie bronię, ani tutaj nie oskarżam. Ja trochę go właśnie broniłem, że to jest, wiesz, człowiek, który nie sprzedaje nam suplementów na ten koniec świata ani nic, a tutaj nagle widzę, że on trzepie srogie szekle. Ale to więc... co, to on tak, robi te spotkania tam za 200 zł, coś takiego? Tak. No czytałem. Mogę nawet wam podesłać później link, gdzie jest po prostu opisane, że jedno trzygodzinne chyba spotkanie z nim, to raczej nie jest sam na sam, natomiast to jest spotkanie w grupie i on opowiada tam swoje brednie tym ludziom, za 200 zł. I ludzie są chętni. No dobra, są chętni, ale teraz pytanie właśnie, czy to komuś przeszkadza, nie? Czy to faktycznie jest jakaś zbrodnia, to 200 zł? Bo ja na przykład, mi się nie podoba, jak ktoś sprowadza coś, sam to podawałem jako przykład, sprowadza jakieś urządzonka z Chin i sprzedaje to jako jakiś tam analizator kwantowy, powiedzmy 10 razy drożej. Kupił za 200, sprzedaje za 2000. No to coś tutaj jest nie halo, nie? Ale tutaj, 200 zł tutaj to nie jest jakiś duży pieniądz za jakiś tam wykład, nie? Może nie wiem. Dobra, Krawiec, ale ja tutaj się wbiję, bo tak samo moglibyśmy sobie dzisiaj porozmawiać o fantastyce i powiedzieć, że słuchajcie, jeżeli chcecie usłyszeć odrobinkę więcej na ten temat i przygotować się na apokalipsę, to zapraszamy na spotkanie Potrzeby i Krawca za 400 zł od osoby i tutaj sprzedajemy bilety. I to jest takie średnie. No pytanie, czy coś zafundujemy ludziom fajne, na przykład jakieś show, że ty tam wylatujesz przebrany za tego. No my tak, my na pewno, no ale co może lalak zafundować? Może jak są jakieś fajne rzeczy, światło nagle gaśnie, on tam chwyta cię za kolanko, o, koniec świata, reset, bój się, coś tego, tam coś miga, nie wiem. Jeba, był wygrany. Jasne, chłopaki, tylko teraz ja wam wytłumaczę, na jakiej to zasadzie działa. Jest grupa, jest po prostu grupa wzajemnej adoracji, tam ich jest więcej. Lalak to jest po prostu tylko wierzch góry, to nie jest nawet czubek góry lodowej. To jest po prostu jeden z wielu. To nie jest czubek. I na przykład moja mama, która do niedawna nie korzystała z internetu, ona ślepo łyka wszystko, co Nie. Wszystko, co jest w internecie, dla niej jest prawdą. Tam wystarczy powiedzieć, że ja jestem doktorem, mam doktorat, tak jak ten Ukrainiec z Francji jakiś tam. Teraz dla ludzi wszystko wychodzi na to prawdą, co jest w internecie, co jest w telewizji, co jest w gazetach.
i co przeczytają w książce. No, to wynika z tego, że wszystko jest dla ludzi prawdą, co jest jest przekazywane im dookoła. Posłuchaj, posłuchaj, bo wystalkowali Franca, nie wiem jak on ma na imię. Franz Zalewski. Franz Zalewski, tak. Wystalkowali go, jego doktoraty. Doktoraty są kupione na... Na ruskich uczelniach. Tak. One po prostu mają w nazwie tylko uniwersytet. To jest nazwa własna, to nie jest żaden uniwersytet. Mówiłem o podobnej sytuacji w 5G, tylko w mikrofalach bodajże, nie, w polach torsyjnych nas sprawdzał. Pola torsyjne, no. No, polecam, sprawdzam pola torsyjne. Moja mama na przykład, która nie potrafi zweryfikować informacji tak dobrze, nie potrafi sobie zrobić researchu w internecie, widząc gościa w garniturze pod krawatem, mówiącego sobie doktor. No, ale słuchaj, Juicy, posłuchaj, a może na przykład dla twojej mamy jest to fajne takie, wiesz, hobby, jakaś pasja, interesowanie się tymi rzeczami, może jej to sprawia tak po prostu przyjemność, może ona w głębi duszy czuje, że to jest taka trochę zabawa czy coś, ja myślę, że dużo osób dzisiaj tak podchodzi do tego, wiesz, takie po prostu twoje, wiesz, hobby, zainteresowanie, interesujesz się różnymi cudami, niewinami i to do pewnego momentu nikomu tym nie szkodzisz, nie robisz nic absolutnie złego, wręcz przeciwnie, no jakoś tam zabawa jest, ale można po prostu przekroczyć pewien tam próg tego i zaszkodzić sobie, nagle zacząć trochę świrować na przykład, albo zacząć się nie dogadywać ze znajomymi. Sorry, że się wtrącę, ale ja uważam, że dobrze, że twoja mama, dobrze mówię, mama? Tak. Że dobrze, że twoja mama, moim zdaniem, doszła do wniosku, że jeśli ogląda telewizję, to jest taka agenda stworzona przez jakiegoś redaktora, który po prostu już naprzód ci narzuca pewne tematy, pewne pomija. Więc dobrze wychodzi z założenia, że lepiej samemu coś poszukać, lepiej po prostu, a nie tylko włączysz telewizor i odpalasz się w trybie odbioru i tylko odbierasz to, co ci dają. Także dobrze, że robi taki sobie właśnie sama research, ale może twoja mama nie jest obeznana tak w internecie, więc warto by było, żebyś to ty osobiście po prostu jej pokazał, co, jak szukać w taki prosty sposób, żeby nie zgubiła się w tym wszystkim tak naprawdę. Jasne, tylko że moja mama ma mnie i daję ją na przykład, ona nie słucha lalaka, bo po prostu dla niej to jest świr. Cały czas będę pił do niego, bo mówię, lalak jest moim po prostu faworytem. A kogo słucha mama? Sorry, ja tylko mówię, że twoja mama wybrała ten pierwszy krok w dobrym kierunku, tylko trzeba ją troszeczkę teraz poprowadzić za rękę. No w dobrym czy złym? Moja mama nie jest tematem rozmowy. Ja mówię, że ona nie potrafi właśnie zweryfikować informacji. Wystarczy, że zobacz i wiele ludzi starszych, którzy pokażę, widzą właśnie... jak zweryfikować właśnie, o to mi chodzi tylko. No, zweryfikowaliśmy Franca. Franc ma kupione doktoraty na uniwersytetach, które nie istnieją. Prosta rzecz. I teraz wychodzi taki gość, który na filmiku na YouTubie mówi o sobie, że jest doktorem, a nie jest żadnym doktorem. Nobilitacji nie ma żadnych. I wciska ludziom kit i ludzie starsi albo bardziej naiwni po prostu idą i kupują takie rzeczy. Ludzie, to jest okradanie. W XVI wieku ci ludzie spłynęliby na stosie. W najlepszym wypadku skończyliby w dybach albo pod pręgierzem. Znaczy, ja mam znajomego, który akurat pracował w takim, w tym samym, o czym mówicie. On czasem sprzedawał właśnie takie rzeczy, które sam by nie kupił i sam mi opowiadał wiele razy, że miał jakiś tam mikser w ogóle, taką sokowirówkę, którą musiał sprzedać za ileś tam tysięcy. I gość, który mówił, że był chory na coś poważnego, już nie wchodzę w szczegóły, bo to nie ma sensu. Jak posłuchał tego, to się napalił dosłownie na to, a on sam wiedział, że po prostu to nie działa i sam próbował nawet w pewnych momentach go jakby, nie wiem, odstraszyć czy powiedzieć, że to jest niedobre, ale on i tak w oczach miał to spojrzenie, że może to mu pomoże w czymś. No dobra, ale co z tym lalakiem? Czy my możemy coś z tym zrobić tak naprawdę? No, możemy. Możemy bronić ludzi, dając im weryfikację informacji. Co, zrobimy rajda i łapki w dół?
Nie, to jest zawsze trochę problem. Kto będzie oceniał, czy dana osoba jest już szarlatanem, czy jeszcze pozytywnie zakręconym świrem? To ciężko czasami ocenić trochę, szczególnie w tej działce, w tej branży, nie? Gdzie sprzedaje się magiczne kule, gdzie napromieniowuje się energiami, gdzie placebo, bla, 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 tak dalej. No to ciężko tutaj jakoś tak wyrokować. No to trzeba do każdego przypadku podchodzić jakoś indywidualnie i zdać się na zdrowy rozsądek po prostu, nie? Nie na zdrowy rozsądek, tylko po prostu postawić ciężar dowodu. Jeżeli masz jakiś claim, jeżeli masz jakąś wizję, że ten reset nastąpi w 2023 czy 2024, to ty musisz to udowodnić. Jeżeli twierdzisz, że witamina D3 leczy raka, to musisz to udowodnić, bo to jest twój pomysł i ty jesteś w obowiązku to udowodnić. Jeżeli ja mówię, że Roswell było bullshitem, to ja muszę to udowodnić. No ale D3 to samo chyba nie, DAK. Kilka witamin, ale dobra, nieważne. W każdym razie powiem wam, że może to jest tak samo, jak było mówione dużo wcześniej, że będzie koniec świata w 2000 roku i tak dalej, ale koniec świata nie, że kometa walnie, tylko koniec świata, jaki znamy. Wszystko się zacznie zmieniać. No zobaczcie, co było w 2000 roku, a co jest teraz. Dużo się rzeczy pozmieniało. Jezus, to końcem świata można nazwać moment, w którym powstał internet. Końcem świata można nazwać czas, w którym wymyślono antybiotyki. To jest po prostu, no świat się zmienia, no, ludzie dajcie spokój. Ale żeby jeszcze było to powiedziane, świat ulegnie zmianie. Nie, to jest powiedziane koniec świata, przygotowujcie się na reset. Ale koniec świata, jaki znamy. Ale były takie końce świata, że ktoś sprzedawał bunkry w Republice Południowej Afryki i zbierał srogie szekle na to przy okazji właśnie resetu na 2000 i wiesz, i zbierał bardzo dużo pieniędzy na to, tak? I teraz sobie żyje na Malediwach i jest szczęśliwym człowiekiem i w takich sytuacjach bardzo łatwo o człowieka, który będzie zwyczajnie wykorzystywał ludzką naiwność. A w międzyczasie, Juicy, jakbyś mógł zajrzeć na czata Skype'a, bo mam tutaj pytanie do ciebie. Ja przypomnę, jak już mówimy sobie tutaj ogólnie o szarlatanerii, kogo tutaj uważamy za szarlatana i tak dalej, to przypomnę sposób podróżowania po kosmosie zaprezentowany przez keszystów. Ta technologia kesze, ona pozwala wam właściwie latać w takiej bańce magnetyczno-grawitacyjnej po kosmosie. Tak zrozumiałem. Potem jakoś to troszkę jakby zeszło, że to... Ty faktycznie nie lecisz, tylko śnisz, że lecisz, ale jako, że kesze, to lecisz naprawdę w tym śnie. Jakieś takie w ogóle farmazony, po prostu siódma albo i ósma gęstość, nie? No i to są już takie rzeczy, ale wcześniej sam mówiłem o takiej kuli, w której można się poruszać. Jak ty potrzeba myślisz? Jak się odnosisz do takich wynalazków, jak taka kula z odkrywców, albo do pola stasowego, o którym wcześniej wspominałem, pole stasowe, w którym nie można używać broni palnej, tam laserowej i tak dalej, tylko się znowu tłuczemy na miecze i tarcze. To by było naprawdę dobre. Pole stasowe to jest w ogóle chuj nie temat, bo w jaki sposób rozróżnić dobrego miecznika, który sobie, wiesz, który bardzo sprawnie tym mieczem wystrzeli, żeby odróżnić to od kuli jakiegoś Floberta, który ma ograniczoną prędkość, który ma mały kaliber. No, to zupełnie jest... inaczej rozłożona energia kinetyczna, inny sposób zadawania ciosów. Tutaj mamy, wiesz, zapalenie się prochu... No dobra, to w drugą stronę. W jaki sposób odróżnisz wystrzelenie pocisku od uderzenia twojego serca? Gdzie też jest bardzo duża energia. Powiedzmy, że po prostu stworzyć takie pole, w którym się nic nie zapala. I wtedy się nie odpali pocisk. Czyli takie pole bez tlenu. I wszyscy bohaterowie... No my jesteśmy w skafandrach, nie? Mamy butle tlenowe, maski. Krawiec, a ja mam do ciebie pytanie, bo tak troszeczkę bronisz tego lalaka i ten... Widziałeś ostatni wywiad Etera z lalakiem? Nie wiem, czy ten temat mnie tak bardzo interesuje, lalak. Bo bym tu nazwał audycję dzisiaj. Czasy ostateczne, historia lalaka. I bym myślał, nie. Tu chodzi o robienie pieniędzy na bycie guru i tworzeniem sekty i rżnięciem po prostu ludzi naiwnych, bo tak trzeba ich nazwać, naiwnych na kasę i szerzenie po prostu defektyzmu.
To jest problem. To nie wiem, już tyle tu zostało powiedziane o lalaku. Myślę, że żeby tak dalej gadać, to trzeba by go to po prostu zaprosić, tego pana, i z nim tu porozmawiać, nie? A tak jak będziemy go jeszcze dłużej tutaj analizować, to co on robi, i go obgadywać, to tak wyjdzie głupio trochę, jak w maglu. Weźcie, ludzie się napalą w ogóle jak na jakiegoś lalaka, leleka. Lalak i lalak. No ale ten, ale to nie ma sensu, bo te ludzie mają przećwiczone NLS, NLP, wszystkie techniki możliwe, jeśli chodzi o psychomanipulację, także to nie ma sensu, bo po prostu, wiesz, zero jakiejś wiedzy, znaczy ma jakąś wiedzę, ale zero jakichś konkretów, a tak cię omami naokoło, powie ci wszystkie psychologiczne truczki, te triczki zastosuje, żebyś tylko, wiesz, tylko otwarł oczy, otwarł buzię i wow, jak to jest zajebiste. Słuchaj, o takich sprawach już dosyć dużo było mówione w nocnym radio, wiesz? Całe audycje były o na przykład poczet szurów polskich. Tak, dlatego mówię, dobra, nie skupiajmy się na tym, bo oni tylko takie rzeczy w ogóle robią. A dzisiaj tak bardziej rozmawiamy na tematy właśnie kosmiczne i podróż nasza w kosmos, różne wizje naszej bardzo dalekiej przyszłości, to jak daleko możemy zajść z technologią, sprawa naszej tutaj rozrodczości, seksualności, te sprawy też były poruszane w Wiecznej Wojnie i Wiecznej Wolności. Właśnie, a czy tak nie jest, że to nas wszystko dotyczy, bo już nam się w pewien sposób kończy nie tyle pula genowa, co jakby... No, wydłuża się ten wiek zdecydowanie, że się człowiek rozmnaża. Czy ta wizja, że faceci są bezpłodni, kobiety coś tam kombinują, jakieś sztuczne zapłodnienie, już w ogóle ciężko nam się rozmnażać, jest według was wiarygodna? Może zacznijmy od potrzeby, potem w kolejności tutaj Juicy Tomasz się wypowiecie. No musimy tutaj sobie spojrzeć na naszą współczesną cywilizację, czyli współcześnie mamy straszny problem, żeby w tych największych latach płodności, czyli tam 15, 18, 20 lat, żeby sobie spłodzić dziecko i żeby sobie wybudować pewną rodzinę. Mamy z tym zajebisty problem, bo nas na to nie stać, bo nie mamy mieszkania, bo nie mamy samochodu, bo nie stać nas na ubezpieczenie zdrowotne, no ale to bardzo niedługo mi się wydaje, że się skończy, więc to nie jest aż tak duży problem, to jest, wiesz, to niedługo, mam nadzieję, jeszcze za naszego życia, zdarzy się coś takiego, że będziemy mogli się nie przejmować tymi podstawowymi potrzebami typu żywność, typu, nie wiem, no kanalizację już mamy, tak? I zwyczajnie te zawody, które wymierają, zwyczajnie wymrą. Tak jak było 100 lat temu, jak luddyści podnosili ręce wobec nowoczesnej technologii. Ta nowoczesna technologia ma sprawić, żebyśmy się zajęli fajniejszymi rzeczami. Żebyśmy się zaczęli, nie wiem, zajmować twórczością, sztuką. Żyć. Może to jest coś. Po prostu żyć. Tak, po prostu żyć. I to by było fajne. Wyobraź sobie, że masz taki replikator typu Star Treka, że możesz sobie codziennie zamówić hamburgera, masz ubezpieczenie zdrowotne, nie musisz się martwić o swoje życie, o swój nowotwór albo i trzy nowotwory, tylko sobie po prostu żyjesz. I to się zdarzy za naszego życia. I będziemy się zajmować, wiesz, nie będziemy się przejmować tym, kto jest fryzjerem, kto jest mechanikiem samochodów, bo tutaj zastąpią nas maszyny, tylko będziemy szczęśliwą cywilizacją. No Prot Skypaxa był przedstawicielem tego typu cywilizacji, w której ludzie zajmują się spacerowaniem, czytaniem książek, wychowywaniem ewentualnie dzieci, które są wspólne. No jak się zastanowić, to taka dla nas, szczególnie dla prawicowych tutaj słuchaczy, straszna wizja, że wszystkie nie ma taty, mamy. To jest dla nich najważniejsze, dla prawicy zawsze. Musimy tata, mama. Mama musi być i tata, i babcia. I to jest dla nich w ogóle number one. Juicy, jak to skomentujesz? Coś? Juicy, jesteś z nami? Może niech Tomasz się wypowie, a ja się za chwilkę. Dobra, Juicy, przekazuję swój głos Tomaszowi. Tomaszu. Ja uważam, że zawsze jakiś wzorzec, to nie jest jakieś moje podejście prawicowe, ale uważam, że jakiś wzorzec rodzinny musi być jako mężczyzna, kobieta, jako tata, jako mama, jako matka, która jest protekcjonalna i ona boi się, żebyś się nie oparzył, a ojciec, który ci powie, weź się oparz, zobaczysz jak to boli, przynajmniej będziesz wiedział.
pewne wzorce, pewne nauki, pewne doświadczenia zawsze są zawsze przekazywane z jednego pokolenia na drugie pokolenie. Myślę, że to jest dosyć normalne. Niż dwóch tatusiów, dwie mamusie, takie rzeczy. Nie potrafię z siebie zaszufladkować, że jestem prawicowy, lewicowy, bo pewne rzeczy mi się podobają u lewicy, pewne u prawicy. Zresztą samo lewica, prawica to jest już szufladkowanie, gdzie kiedy siebie określisz, już znasz swoje wady i zalety. To jeszcze tylko jedno pytanie, Tomaszu. Czy czujesz się bardziej liberałem czy konserwatystą? Jestem sobą. Jestem. Nie, po prostu jestem sobą. Pewne rzeczy zmieniam sobie, jeśli dojdę do wniosku, że warto to zmienić, a nie trzymam się, wiesz, to jest taka różnica, że ja nie wrzucam sobie w głowę pewne ideały i dążę do nich, tylko te swoje ideały zmieniam w miarę tego, jakie mam doświadczenie. Dobra, słuchaj, to proponuję taką hipotetyczną sytuację. Nad Ziemią zapanowali kosmici, tak trochę w temacie dzisiejszej audycji. Okazuje się, że jesteśmy w stanie, oni twierdzą, ci kosmici, że są w stanie ubogacić nas. Są w stanie... Katolicy są w stanie... Ubogacić. Krawiec, zamknij się. Są w stanie natchnąć nas, są w stanie dać nam coś więcej, ale... Zauważyliśmy, że poprzez pewną mantrę, poprzez pewną medytację jesteśmy się im w stanie sprzeciwić. I ludzkość dzieli się na dwie części. Jedni, którzy sprzyjają tym kosmitom, którzy chcą... Dajcie znać, jak on skończy. No. którzy chcą się... Bo on tak rozwija. Nie, no, już się powoli konkretnie, kończy. Proszę. Jedna frakcja to jest frakcja, która się poddaje temu wpływowi kosmitów, a druga, która ma realny wpływ na to, żeby ochronić ludzi przed wpływem tego zewnętrznego. Nie do końca... Oni tylko nam obiecali, ale możemy zaryzykować. Czy byś bardziej bronił ludzi przed tym wpływem kosmitów, czy bardziej byś był po tej frakcji, która by ich wspierała? Tak. Nie wiem, wiesz co, to jest tak naprawdę teoria. Inaczej by było z praktyką. Na pewno ich bym przywitał z chlebem, solą, wodą, tak jak gadaliśmy wcześniej. Chlebem i solą, a ich sól akurat zabija, spróbował i się rozpuszcza. Wypuszczam gołębie, oni strzelają do nich, tak jak w tych Marsjanach, nie? Marsjanie atakują. Też fajny film w sumie. No. Wesoły, taki absurdalny mocno. Alieny. Tak, zielone. Chyba najbardziej taki zgubkowaty obraz aliena, nie? Zielony, tak wybałuszone gały, chudziutki. Czy ja wiem, Iron Sky Inwazja trochę lepiej robi z tego roku. Tak, no. Dwie części są zresztą. No, Iron Sky teraz wyszedł na VOD, więc bardzo polecam. Tak. Ja słuchałem. No. Juicy? Okay. No, Juicy, mów, bo mi przerwali, ale okej. Okay, śmiało, to trzeba się wtrynić, wiesz, na chama po prostu. No, na taranem. Nienawidzę tego, nienawidzę, jak ktoś mi chodzi. To weź rozbieg. Dobra, ale tu chodzi o życie, które szukamy w kosmosie, nie? Słuchałem ostatnio bardzo ciekawej teorii, że my możemy szukać złego życia w kosmosie, to znaczy się opartego na węglu. A gość wysnuł teorię, że mogą być w kosmosie organizmy oparte nie na węglu, a na silikonie, które nie potrzebują tlenu do życia, nie potrzebują wody, bo silikon i węgiel mają podobną strukturę. Także... No, krzem organiczny. Są tam takie suplementy, które swego czasu brałem, czytałem dużo, no. I oglądałem to po angielsku, więc tam było powiedziane silikon. Nie wiem, jak to jest, będzie po polskim. Silika, jak... no krzem. No, tak, że właśnie, że możemy szukać, możemy szukać życia podobnego do naszego, a życie w kosmosie może być, tylko nie tak, jak nam się tutaj jak my wyobrażamy sobie teraz to życie. No, mogłoby tutaj sporo namieszać to, gdyby się okazało, że istnieją jednak jakieś systemy karmiczne, kosmiczne systemy karmiczne, które na przykład gromadzą życie w takim środowisku jak nasz wszechświat. Tu są takie konkretnie zasady fizyki, taka biologia, takie reguły.
które sprawiają, że to jest takie jakby więzienie dla takich bytów, które w poprzednich wcieleniach, no załóżmy sobie na chwilę, że są, po prostu są, się nadają do takiego świata. Tu muszą odbyć swoją lekcję, gdzie wszystko jest takie przyziemne, straszne, obsrane, bezlitosne, jak natura. Ja musiałem, musiałem być operatorem komory gazowej. Ale tutaj bardzo się zgodzę z Jusim, ponieważ nawet na naszej planecie mamy takie organizmy i one się nazywają okrzemki i to jest życie oparte na krzemie, ponieważ mamy właśnie te dwa pierwiastki, węgiel i krzem, które są zajebiście reaktywne, które reagują absolutnie ze wszystkim i z nich można naprawdę sobie bardzo wiele różnych dziwnych rzeczy zrobić, więc prawdopodobnie życie, jeżeli znajdziemy gdzieś jakieś życie na innej planecie, no to będzie właśnie albo ces, albo krzem, albo węgiel. Krzem? Boże, przecież to na Windowsie 10 to będzie na blue screenie śmigać. Tak serio. Mówcie, co chcecie. Ja wierzę w taką wizję rzeczywistości, jaką przedstawił pan Marek Podlecki, że żyjemy w nerce małpy wielkiej, kosmicznej. I chyba nie, nie. Inaczej, ja bym to nawet rozwinął, że nasz wszechświat jest wielki, ale może się po jakimś czasie okazać, że ten nasz wszechświat jest tak naprawdę kilkoma atomami w kropli wody innego świata albo wszechświata. Ja sam bardzo dawno temu miałem taką hipotezę, że po śmierci my sami stajemy się bogami i stwarzamy własny wszechświat. Ja się do Tomka podłączę do jego teorii. Co myślicie o świecie fraktalnym, czyli komórki tworzą nas, my tworzymy na przykład Ziemię, Ziemia tworzy jakiś większy organizm. No i rządzą tym wszystkim zasady takie same, tylko w innej skali, o innym natężeniu i być może nieco odmienione, ale działające mniej więcej na takim samym schemacie. No ja wierzę w taką trochę alchemiczną właśnie regułę, nie? Tylko ale odrzućmy tego lalaka, żeby nie było, że Ziemia tworzy lalaka, lalak jebać tworzy lalaka. Ziemię. Naprawdę, dokładnie, jebać go. Dobrze. Jego lalak, nie słucham cię, lalak. Słuchajcie, jeżeli chodzi o nasz świat, to naprawdę bardzo dobrze go rozumiemy. Jeżeli chodzi o fizykę, oprócz rzeczy bardzo małych i oprócz rzeczy bardzo dużych i oprócz rzeczy bardzo, bardzo, bardzo dużych, takie jak galaktyki, oprócz rzeczy takich zajebiście dużych jak wszechświat albo jakiś klaster galaktyczny. Newton miał rację z tym jabłkiem, ale jeżeli sobie spojrzymy na jakiś atom i sobie go po prostu rozkroimy i sobie się mu przyjrzymy, to nie do końca to ogarniamy. Rozkroimy atom. Ja młotkiem bym rozwalił atom. Spróbuję chyba. A co jeśli cały wszechświat jest organizmem też jakimś, a my jesteśmy komóreczkami? Dokładnie. Mam nadzieję, że nie jestem wielicie grubym. Mały. Ale dokładnie to mam na myśli, że po prostu atomy tworzą komórki tworzą nas czy i tak dalej, idąc po prostu, to no, fraktal. Że gdybyśmy to powiększali, to wszystko cały czas byłoby tym samym. Ale to się chyba moja wizja, że wszechświat jest istotą, się nie za bardzo zgadza, ponieważ nadrzędne zawsze musi być środowisko, nie? No to masz energię, tak? Masz, nie wiem, masz... Nie, energia jest nadrzędna. Energia, bo musi łączyć atomy, tak jak nawet pewnie, bo tutaj nie byłem na audycji, ale przy 5G pewnie było mówione o polach torsyjnych, o tym, że każdy pierwiastek ma swoją częstotliwość, wibruje w swój sposób. No myślę, że akurat to wszystko jest tak połączone, w ten sposób. Nie fizycznie, ale... Znaczy nie fizycznie, w sensie nie fizyka, tylko po prostu przedmiot, jeden, drugi leży obok siebie, tylko w sensie fizycznym jako fizyka, drgania, częstotliwości, te rzeczy. No wiesz, jeśli masz swoją kobietę i jesteś obok niej, to ty drgasz w tym samym rytmie co ona i dlatego jesteście razem. To jest zabawne, bo zawsze powtarzam, że ona gra na moich strunach. Wibruje tak samo. Albo ty jej walisz w bęben. No nie do końca może. Nie chcę jej połamać żeber. Bez szczegółów. No i co? I co tam się dzieje? Następuje zbliżenie powstaje nowe życie, nowa cywilizacja. A daj spokój, nie chcę nowej cywilizacji. Tyle moich cywilizacji wsiąknęło w chusteczki, więc nie chcę. O ja! Za dużo w Settlersów grał, ja myślałem, a ty już o chusteczkach, jaki w ogóle... Jezu, ten masakry robił, tam w kiblu spuszczał.
Cholera, mnie, jakbym mógł poznać odpowiedź na dowolne pytanie, mógłbym sobie takie życzenie. Jakie dobrać. To by było to pytanie, no? Tak, zadaj pytanie. My ci odpowiemy. Czy rzeczywistość jest bardziej czy mniej skomplikowana od tego, jak sobie tutaj imaginujemy i co sobie wyobrażamy? A wolisz wersję oficjalną czy nieoficjalną? No bardziej. Tak. Wolisz wersję krótką czy długą? Krótką, bo to radio musi być dynamika tutaj, ciachu machu i wiesz. Nie. Nie. I tyle. To ja krótką wersję. A ta dla zaawansowanych? To nie wiem, to już kolega tutaj. Kotek Mruczek, tak? Ten? On się rozwinie, tak? A dla zaawansowanych to zapraszamy na wykłady Mehrana Keshe trwające po 6 godzin. Tak, albo wersja premium. Wpłacacie 30 zł i będziemy mieli taki priv w ogóle. Rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana niż sobie wyobrażasz, ale jakie to ma znaczenie? Żyjesz w niej, jest ci w niej komfortowo. Jeżeli poznałeś 90% z niej, no to jest okej. A może poznałem 1% i właśnie chciałbym to wiedzieć, czy 1%, czy 95%? A bardziej 90, tak, dobra, i no tak 80. No to tak przeczysz trochę temu, co powiedziałeś, bo powiedziałeś, że jest o wiele bardziej skomplikowana, tak, że się fizjologom nie śniło pewnie, no to... Dobra, ale to nie jest linearne, to jest logarytmiczne. Masz, wiesz, masz pewien kawałek wiedzy i w pewnym momencie ci się wydaje, i słusznie ci się wydaje, że masz bardzo dużą wiedzę o świecie, o wszechświecie. Ale to pięknie zabrzmiało. Ten taki... Sorry, głową w biurko zajebałem. O Jezus. Tu jeden to głową słucha... w biurko, drugi monitor sobie tu rozwalił, słuchacz pisał na czacie. Ludzie, spokojnie, to tylko radio. Wiecie, tu ja wiem, że emocje... Że takie... Przechodzimy do siódmej gęstości. Nocne radio oczywiście, tylko i wyłącznie. Twoja znajomość wszechświata jest bardzo rozwinięta, jeżeli żyjesz oczywiście w XXI wieku. Wiesz więcej niż ktokolwiek, kto, nie wiem, kto żył dawno, dawno temu. Tak, tak, tak. I w ciągu jednej doby dostajesz tyle informacji, co twój i jeszcze dziadek w ciągu całego życia, tak. Tak, tak, tylko no że nie teraz... potrafisz ich ogarnąć, nie? A może no jeszcze ta wolna przestrzeń, te braki w wiedzy są tak ogromne, tylko nam się wydaje, że tak dużo wiemy, a tak dużo nie wiemy, że nie posunęliśmy tak dużo względem tego Neandertalczyka, który wiedział o wiele, wiele mniej od nas, ale nadal ilość niezbadanych rzeczy we wszechświecie jest tak ogromna, że nie starczy nam w ogóle czasu. Znaczy ja myślę, że 50 lat temu posunęliśmy się o krok do przodu, ale potem zaczęliśmy się powolutku cofać tip-topami. No i obecnie teraz jesteśmy w momencie, w którym pewne duże firmy, korporacje bardziej chcą, żebyśmy tylko płacili podatki, pracowali i tylko wegetowali, żebyśmy tylko płacili po prostu za to, co sobie zapracujemy, a nic nie mieli z tego. To nie są lata 60., tak jak w Ameryce, takie rzeczy. No ja myślę, że w tym kierunku to idzie. No i tutaj już był poruszony temat właśnie snu jako pewnego oderwania się od ciała, pewnego rodzaju dysocjacji. No. Słuchajcie, żyjemy... Film Idiokracja. Kiedyś uważałem to za marną komedię, dzisiaj uważam to za proroczy film. Żyjemy w czasach, gdzie... W zasięgu ręki mamy informacje o wszystkim, o czym dusza zapragnie. Zobaczcie, jak można, z kim, popatrzcie na swoich znajomych, bo tutaj podejrzewam, że są ludzie, którzy mają pewien bagaż doświadczeń i potrafią merytorycznie się wypowiadać na różne tematy. Natomiast wasi znajomi, na przykład ja mówię na przykładzie swoich znajomych, po prostu są idiotami. 50 lat temu żyli o wiele mądrzejsi i inteligentniejsi ludzie niż teraz, którzy mają komórki w rękach i mogą sprawdzić każdą informację, mogą sprawdzić na internecie, potwierdzić ją, zweryfikować. A żyjemy, mój kolega ostatnio mi powiedział, że w Czarnobylu, to z Czarnobyla pochodzi twór doktora Frankensteina.
Kurwa, ręce znaczy, nie. Ty chcesz mi powiedzieć po prostu, że innymi słowy, nie trzeba się uczyć, ponieważ mamy Google'a? Nie, nie, absolutnie, właśnie nie. No bo mamy. Mówisz, no właśnie, że ludzie są idiotami i nie uczą się, nie czytają takich rzeczy, tak rozumiem. Przez łatwy dostęp do wszystkiego. Bardziej stajemy się konsumentami niż ludźmi, którzy myślą. Kurwa. Sorry, ale zawsze była taka zasada, że jeśli coś jest łatwe, to jest głupie. Jeśli na przykład, nie wiem, jakiej się zajmowałem DJ-kom, ale taką naprawdę na graniu, a nie jakieś programiki, kurwa, i takie sterowniki na komputerze, no to w tym momencie, jeśli ty wejdziesz w ten temat głębiej, no to zaczniesz robić takie rzeczy, które zwykły laik nie potrafi. Jeśli nawet się informatyką zajmiesz, będziesz umiał zainstalować Skype'a, okej. Okay. Ale jeśli umiesz na przykład sobie wykręcić procesor i wcale nowy procesor i jeszcze nie wiem, sfleszować BIOSa, zaktualizować takie rzeczy, no to już jest coś więcej. I chodzi mi o to, że jeśli coś jest proste, to jest głupie. Jeśli ktoś potrafi poświęcić 200 godzin tylko i wyłącznie żeby czegoś się nauczyć, no to jest to mądre. A nie, że on włączy właśnie YouTube'a i obejrzy poradnik, wow, jak fajnie, okay. No co, dwie śrubki odkręcę. Dzięki. Za wypowiedź, a właśnie dołączył Grzesiek do nas, dlatego tak się czuję, żeby przerwać i wpuścić Grześka. Cześć, kopę lat się nie słyszeliśmy chyba na antenie, już z 20 audycji będzie. Albo cześć, tak. 20 tak, audycji, tak. Których nie wrzuciłeś na radio. Tak, z taką regularnością ostatnio się pojawiam. Znaczy dzwonię, bo trochę tak się... Trochę użyję tego słowa, którego nigdy nie używałem. Striggerowaliście mnie. Rozmawiając o tym, czy dużo wiemy, czy mało wiemy. Pamiętajmy też, jakby ja tam napisałem na czacie takie, że jakby nie pogniewajcie się, to było: uwielbiam naukowe dyskusje, gdzie większość wiedzy jest na podstawie niewykształcenia akademickiego, na podstawie filmów z YouTube'a. I chciałem trochę rozwinąć to, bo myślałem, że może się odniesiecie. Znaczy, chodzi o to, że my często mówimy, że coś wiemy, a tak naprawdę pamiętajmy, że jakby elementem wiedzy jest rozumienie. To nie chodzi tylko o to, żeby umieć coś opisać czyimiś słowami, bądź złożyć, jakby ja jak czasami patrzę na pewne rzeczy, przyrodę, to co nas otacza, jakby dochodzę do wniosku, że my jeszcze w ogóle nic nie wiemy. Jako ludzie jeszcze nie ogarnęliśmy, jeszcze nie do końca zrozumieliśmy fenomenu życia i tak dalej. To, że coś jest jakąś ożywioną materią i tak naprawdę zakładanie, że my coś wiemy, bo potrafimy coś powiedzieć, nie wiem, własnymi słowami przekształcić i przekazać dalej czyjś komunikat, który jest zniekształceniem jeszcze wcześniejszego czegoś komunikatu. My nie mamy wiedzy jako cywilizacja, jako ludzie, nie mamy jeszcze takiej prawdziwej wiedzy, tylko wciąż gramy w głuchy telefon. Ktoś coś powiedział, jakąś informację, ta informacja poszła dalej i my cały czas przekazujemy, my powtarzamy. Tak, my nie wiem. Czyli nie ma informacji tej pełnej, no, tylko jest przetworzona informacja przez kogoś. Pominięte pewne szczegóły, a pewne ważne szczegóły dla kogoś są uwydatnione. Ja rozumiem, tylko to idąc dalej tym tropem, tak naprawdę trzeba zacząć czytać książki sprzed lat 60., sprzed lat 50., a nie czytać internet w ogóle. Ani nawet ta wiedza akademicka to jest wyrocznia w tym momencie. Jak ty znaczy, nawet, nie o to chodzi, nawet nie o to chodzi, nie o to chodzi, bo informacje my mamy informacji dużo, tylko nie mamy wiedzy tak naprawdę, bo pamiętajmy, że są dane, potem są informacje, a dopiero później jest wiedza. My nie mamy wiedzy, mamy informacje. Informacja to nie jest wiedza i to jest ten podział, czyli najpierw jest dana, potem informacja, potem jest wiedza i my tej wiedzy wcale nie mamy. Bo żeby mieć jakąś wiedzę, trzeba rozumieć informację, którą posiadamy i móc zrozumieć zjawisko. My możemy próbować wyjaśnić jakieś zjawisko, bądź o nim opowiedzieć wieloma mądrymi słowami, ale tak naprawdę my przekazujemy tylko informację i ją przetwarzamy, czyli gramy w głuchy telefon. Wiedza się pojawia ze zrozumieniem, no, a my wciąż wielu rzeczy nie rozumiemy. Żaden z nas, kto tutaj jest, jakby nie jest w stanie tak naprawdę, nie że wyjaśnić czyimiś słowami, tylko nie jest w stanie zrozumieć pewnych procesów, o których rozmawiamy, o których jakby przekazujemy cały czas informacje, ale nie do końca je rozumiemy. Dlatego tutaj jesteśmy, nie przesadzajmy, to jest dyskusja. Nie przesadzajmy też, wiesz, myślę, że po prostu
różni ludzie tutaj dzwonią, różni ludzie są na antenie, różni prowadzący, niektórzy sobie lepiej radzą z posługiwaniem się wiedzą taką już konkretną, więcej rozumieją, a inni powtarzają pewne kalki, tak jak powiedziałeś i przekazują tylko informacje, nie do końca, wiesz, to rozumiejąc. Krawcze, przekształciłeś moją wypowiedź, nie chodziło mi o to, żeby kogoś urazić, bo ja to mówię również w stosunku do mnie. Ale ja tego nie odebrałem jako urazę czy coś, tylko mówię po prostu, że... Ja nie mówię o kalkach. Powiedziałeś, że większość tutaj ludzi, wiesz, jakby jest na takim poziomie. Ja tylko z tym się nie zgodzę. Myślę, że po prostu bardzo różni są ludzie. Dla niektórych to jest hobby, tak? Wiedza popularno-naukowa, studiowali. Ja na przykład do matury nawet nie podchodziłem. Mam duże braki wiedzy, więc muszę nadrabiać trochę, wiesz, się wygłupiając i pytania dając innym, żeby się inni wypowiedzieli i tak dalej. I to nie ma nic ani tu złego, ani nikt się o nic nie obraża. Ale nie chciałem nikogo, ale Kraczo, daj mi dokończyć, bo przekształciłeś jakby moją wypowiedź i jakby skomentowałeś ją, wrzucając mi intencje, której nie miałem. Nie chodzi mi, chodzi mi ogólnie o stwierdzenie, bo była dyskusja, czy my mamy wiedzę jako cywilizacja, jako ludzie. Ale ja to rozumiem. I mi chodzi o to, my nie mamy wiedzy, mamy informacji. I nie chodzi mi tylko o tutaj, o nas, nie chodzi mi o słuchaczy, o osoby na antenie. Chodzi mi ogólnie o ludzi, o większość, znaczną większość społeczeństwa. Ale uogólniasz ludzi w ogóle. Ale właściwie to spieramy się teraz o coś zupełnie nieważnego, bo to ja tylko chciałem tak jakby doprecyzować, a nie specjalnie nawet drążyć. Ale sorry, my tu gadamy o jakichś w ogóle kwestiach formy, że ktoś wie, ktoś nie wie. Czy ktoś wie więcej, a ktoś wie mniej. Nie ma to spraw merytorycznych. Okay, Grzegorz, okej, okay, całe szacunki dla ciebie, Grzesiek, ale no mów za siebie, tyle. Po prostu ci powiem. Okej, dobrze. Widać, że mój telefon nie był do końca dobrze zrozumiały. Dobra, to kontynuujcie, to ja już nie będę przeszkadzał w tej bardzo ważnej dyspucie naukowej. Do usłyszenia, hej. Może piosenka? Tak, chyba dobrze by było zrobić. Jakiś taki zmieszany jestem po tym. Grzesiek się obraził, co chyba nie było zamiarem, żeby go obrazić u kogokolwiek. Absolutnie. Tutaj wszyscy grzeczni, kulturalni. No ale Grzesiek się i tak chyba obraził. Nie wiem o co. Znaczy wiecie co, bo słuchajcie, ale to tym bardziej się też czuję jakiś taki zmieszany, bo cały czas dążyłem do tego, żeby już zostawić ten temat. Właśnie czy Grzesiek powiedział ogólnie o wszystkich, czy nie. Że to nie jest takie ważne. I nawet już nie chciałem o tym gadać, tak próbowałem skrócić. A on się na tym zafiksował. I jeszcze tak się trochę obruszył o to na koniec. Znaczy, wiesz co, ja to widzę inaczej troszeczkę, że po prostu myśmy sobie prowadzili jakoś temat, on schodził z tematu na temat, tak się, chodziliśmy po kolei. Nagle przyszedł ktoś, kto mówi, wy nic nie wiecie, bo nikt nie wie nic, ale nikt nie wie, bo nikt nie wie, ale akademicka dywagacja teraz musi być, że nikt nic nie wie, ale my wiemy wszystko. No i tak, i takie gadanie o samej formie, a nie wnoszenie nic do tematu. Także Krzyśku, pozdrawiamy. No pozdrawiamy i nie wiem skąd taka irytacja lekka u Grześka się wzięła, bo w sumie nikt nic takiego nie powiedział. No dobra, no nie wiem, może ma zły humor Grzesiek czy coś. Na czym skończyliśmy? Ja chciałem Grześka zapytać, zanim poszedł, chciałem Grześka i Grześkowi powiedzieć, że ja nie muszę rozumieć, jak działa na przykład czajnik na prąd. Ktoś zweryfikował tą wiedzę przede mną i... On działa, ja nie muszę wiedzieć, rozumieć, jak on działa. On po prostu działa. Idźmy dalej. No to już jest zweryfikowana wiedza, to już wiemy to, że tak skonstruowane urządzenie będzie podgrzewało wodę. Więc nie mam czasu na to, żeby się rozwodzić, rozmieniać na drobne o czajniku, tylko po prostu staram się zgłębić wiedzę w jakiejś innej dziedzinie. No okej, no jakby taka zupełnie zrozumiała i normalna rzecz, że różnie ludzie podchodzą do przekazywania informacji, do zdobywania wiedzy, do kopiowania jej i tak dalej. No ja nie wiem, w sumie taki... Ci kopię w klej. Wydawało mi się to takim po prostu też trochę mało jakimś wnoszącym tematem, tak rozwodzenie się nad tym w tej chwili, a teraz widzę, że cały czas to robimy, nie? Dobra, zmieńmy temat, bo gadamy o tym samym no, dalej. No to się to chcę zaproponować. No to zrób to.
Nie wiem, jakoś tak zeszło ze mnie powietrze trochę. Zadaj pytanie, to będzie zmiana tematu. No, jesteś prowadzącym, dawaj. 3, 2, 1, to jest twoja chwila. Muzyczna, miała być przerwa muzyczna i myślę, że to jest dobry moment. Potrzeba okay. też jakoś się wyłączył. Tak więc, jak to się mówi pięknie w radio, wietrzymy antenę. Coś się popsuło chyba u potrzeby. Dzisiaj się ludziom generalnie coś psują mikrofony, rozłączają. Ktoś tutaj monitor rozwalił. Kto inny tu łupnął przed chwilą? Jakiś taki niespokojny wieczór dzisiaj. No dobra, to trochę się wyciszmy może przy muzyczce i zrobimy przerwę. Nie będę was może rozłączał z anteny, tylko po prostu się wyciszcie od teraz. Na czas już wam mówię. 4 minuty. Wracamy za 4 minuty. Unforeseen movements of the Earth's tectonic plates are having a disastrous effect on the planet's climate. Tons of volcanic ash thrown into the atmosphere have blocked out the sun. Earth's orbit has changed.
motorek Earth 2150, nie będę po angielsku tutaj liczebników zapodawał, bo się tylko skompromituję. Fajna polska gierka, taka jakaś strategiczna, jeśli dobrze pamiętam. No, mówię fajna, bo chwalona była, że całkiem spoczką. Ale to już dawno temu. No właśnie, a z takich ambitniejszych komiksów, bo było dzisiaj o wiecznej wojnie i o wiecznej wolności, no to oczywiście też polecę Aldebaran, Battlegeza, Antares. To są takie komiksy, które to są jakby takie serie, które mają swoje podczęści. Każda opowiada o kolonizacji jakichś bardzo odległych właśnie planet, światów. Jest pokazana, jest podkreślona właśnie ta, to, że to jest tak różne środowisko, że tak różne i inne od naszych stworzenia tam są, ale na swój sposób też i podobne one są, bo to są tak jakby, no nie wiem, jakby u nas jakiś dziwny stwór, mutant się pojawił, no on tutaj sobie żyje, tak dalej, ale po prostu to jest zadziwiające, jak różne może być środowisko, zasady w nim rządzące, hierarchia, przede wszystkim ta, no, jak to się nazywa, nie układ pokarmowy, tylko ten, jak to się kurde mówi, krąg pokarmowy, co mi się tu włączyło, przepraszam. Okej. Okay. Już podkładzik idzie. Czasy ostateczne w nocnym radio, siedzimy sobie na antenie, ja, czyli Krawiec, Tomasz, Potrzeba i Juicy i rozmawiamy o kosmosie, o innych cywilizacjach, planetach, kolonizacji, ucieczce z Ziemi, o sposobach przemieszczania się po kosmosie. No, na początku było oczywiście o wiecznej wojnie i o wiecznej wolności. Który to tytuł komiksowy, książkowy pokazują znakomicie właśnie, jak to wszystko się u nas... znaczy, pokazują świetnie te problemy, które nas dotyczą i można na nie popatrzeć już z perspektywy właśnie kosmosu, podróży, stosunkach z innymi cywilizacjami i tak dalej, bo to wszystko jakoś tam zawsze nawiązuje do tego, co się u nas dzieje, prawda? Nasze wojny, nasze konflikty, nasz stosunek człowieka do człowieka, no. I też taką teorię mam, myślę, całkiem spoko, że to, co tu przeżywamy na Ziemi, tak naprawdę ma nas przygotować, już czegoś tu nauczyć w związku z naszą późniejszą wyprawą w kosmos. Jest ponownie Grzesiek, witam serdecznie. Cześć Krawiec, dzwonię troszeczkę zachęcony czatem, żebym zadzwonił i wyjaśnił, bo troszeczkę no nie fajnie wyszło, chciałbym sprostować, bo jakby nie wiem, czy czytasz w ogóle czata radiowego, czy tylko skupiasz się na tym YouTube'owym. Przeczytałem, jakby... że napisałeś ech i tyle znalazłem. No to to możesz przeczytać dalej, bo jakby sporo osób zrozumiało, o co mi chodziło, a się okazało, że po prostu może nie chcieliście zrozumieć, o co mi chodziło, bo ja chciałem się włączyć do dyskusji i chciałem troszeczkę wsadzić kij w szprychy, bo chodzi o podstawową rzecz. Jakiekolwiek, mi nie chodziło o to, żeby was kogokolwiek urazić, komukolwiek coś niemiłego powiedzieć. Chodziło mi tylko o to, bo rozmawialiście o tym, ile wiemy, na jakim poziomie rozwoju naszej wiedzy jesteśmy i tak dalej. I rozmawialiście o wielu fantastycznych rzeczach, wyobrażeniach i tak dalej. I chciałem wsadzić kij w szprychy i powiedzieć o tym, że wszystko, co mówicie, wszystko, co ja mówię, ty mówisz, wszyscy inni, to nie jest wiedza, tylko to są informacje, czyli my przekazujemy informację, która do nas dotarła w jakiś sposób przetworzona bądź nie przetworzona, ale my ją otrzymaliśmy od kogoś, a my tej wiedzy nie zdobyliśmy. Bo to, że my coś przeczytamy, my wcale wiedzy nie nabyliśmy. My pozyskaliśmy informacje. I chciałem wam w ten sposób wsadzić kij w szprychy, żebyście nieco inaczej zaczęli rozmawiać o poziomie wiedzy, bo nagle mogłoby się okazać, że dyskusja by troszeczkę zeszła na to, że jednak my tak naprawdę wcale dużo nie wiemy, tak? Bo, ale zamiast tego moim zdaniem źle odebraliście moje słowa, zamiast tego powiedziałeś, że się obraziłem, choć to jest nieprawda. I tak w ogóle nie, bo tak nagle zniknąłeś za... Nie, bo naskoczyliście na mnie, zresztą to na czacie nie. Nawet nie zauważyli, bo was trochę wyrwałem z letargu, bo gadaliście o swoich fantastycznych rzeczach i super, ja tego nie neguję.
tylko chciałem po prostu rzucić wam troszeczkę kamyczek do ogródka i porozmawiać troszeczkę inaczej, trochę zmienić może tempo dyskusji, może ją sprowadzić na troszeczkę inne tory, może spowodować, żeby ona była troszeczkę ją zmienić, tak? Ale no, widzę, że jakby nie byliście na to skorzy i tyle, ale ja się nie obraziłem ani nic, tylko po prostu chciałem pokazać pewien błąd myślowy, który popełnia, nie że wy tylko, tylko większość osób tak naprawdę, ja też często popełniam, myląc informacje z wiedzą. Nie mówmy o tym, że mamy wiedzę w jakimś tam zakresie, kiedy posiadamy tylko informacje i tyle. Mamy natłok informacji, o czym zresztą mówiliście, chociażby to, że ludzie, którzy ileś tam pokoleń przed nami przez całe życie nie dostali tego, co my w ciągu jednego dnia, ale to są tylko informacje, to nie jest wiedza. My wcale tej wiedzy tak dużo więcej nie otrzymujemy niż ludzie ileś pokoleń więcej. Jesteśmy bombardowani informacjami i to, co my zrobimy z tymi informacjami dopiero, to jesteśmy w stanie dopiero zacząć pracować nad pozyskaniem wiedzy. Samo przyswojenie informacji i nawet wstępne obrobienie wcale nie powoduje, że zdobywam wiedzę. I to chciałem powiedzieć i chciałem troszeczkę dyskusję porozmawiać z wami w ten sposób. No dobra, ale czekaj. No to wrzuć jakieś pytanie, pokaż swój światopogląd, a nie tylko zwracasz uwagę na to, że coś źle robimy, no. O Jezu, ale ja nie. Stop w tym momencie. No. Słuchaj, w tym momencie to tak, Tomasz, wiesz, jątrzysz troszeczkę, tylko temat zamiast po prostu, no, wytłumaczyło się, dobra, wszystko wiemy. No okej. Teraz będziemy się wykłócać dalej? Ja nie mam ochoty, szczerze mówiąc, się już o nic tutaj... Ja mam pytanie. Ale to chwilka, ja zadzwoniłem, zresztą jakby informację, zadzwoń Grzesiek, wyjaśni, bo krawiec jest sam na antenie i wytłumacz to jeszcze raz. Mi chodziło tylko o to, żeby krawiec nie myślał, że jestem tylko obrażony, i tyle. I tyle chodziło. Ja jestem z radiem od samego początku, wspieram radio już od dobrych kilku lat i chcę mieć z krawcem, nie chcę, żeby krawiec myślał, że jestem obrażony na niego czy na cokolwiek innego. I to tylko o to chodziło. Jeżeli jakby nie podoba wam się kierunek takiej dyskusji, jakby uważacie, że ja was obrażam, no to no przepraszam, nie robię tego na pewno. Luzik, nie stresował w sumie, Ja się nie stresuję, tylko ja nie lubię się tłumaczyć z rzeczy, które nie mają miejsca. I tyle, tak. No, zadzwoniłem dorzucić kilka groszy i trochę zmienić sposób rozmowy i trochę może sprowokować, ale sprowokować nie w sposób negatywny, żeby kogoś obrazić, tylko sprowokować do tego, żeby inaczej spojrzeć na pewne sprawy. Okej, Grzesiek, to jaki ty masz pogląd na naszą przyszłość, na to, o czym rozmawialiśmy? Ale taką daleką bardzo, wiesz, i związaną z naszą... Idźmy dalej w ten samym kierunku. Egzystencją we wszechświecie. Jedno techniczne pytanie, czy mnie słychać? Teraz tak. Teraz okay. No właśnie, okay. No właśnie, ja jestem ciekaw zdania potrzeby na temat tego, co ja mówiłem. Potrzeba wcześniej to wygłosił już jakiś tu wykład i elaborat, tylko go nie słyszeliśmy. Musiałem zresetować komputer i musiałem swoje pokłony wobec mojego dysku SSD poczynić. Tak, Grzesiek, co uważasz, jak to będzie wyglądało w przyszłości, jaka jest nasza przyszłość jako ludzkości? Tak jak rozmawialiśmy, dalej idźmy w tym temacie. No to będzie kontynuacja rozmowy, którą prowadziliśmy przed telefonem Grzeczka i będziemy robić cały czas to samo, czyli dywagowali. Ja rozumiem, pozwólmy, że ja zdecyduję jako prowadzący audycję, bo widzę, że już mamy dwóch tutaj przynajmniej zainteresowanych przejęciem pałeczki moderatora. Ale ja bym się też chętnie dowiedział właśnie, jak sobie Grzesiek wyobraża, bo może jego wizja nas czymś zaskoczy na przykład. Grzesiek, dawaj. No ja miałem taką dyskusję, bo narzeczona się mnie niedawno zapytała, jak sobie wyobrażam świat za 100 lat. Mieliśmy taką rozmowę i rozmawialiśmy o tym, porównywaliśmy swoje i ja uważam, jakby mam pewne przemyślenia na ten temat, natomiast myślę, że jakby nie jestem w stanie wybiegać aż tak bardzo daleko, jak na przykład wy rozmawialiście o tego typu rzeczach, bo jakby uważam, że moja głowa jeszcze nie staje w stanie tego objąć w żaden sposób.
Ja bardziej mam takie bardziej przyziemne wyobrażenia przyszłości i myślę, że moja głowa jest w stanie ogarnąć przyszłość w perspektywie może 50 czy 100 lat, czy więcej, to nie sądzę. Więc nie wiem, czy chodzi wam o taką bliską przyszłość, czy chodzi wam o tak bardzo odległą przyszłość, jak za ileś tam tysięcy lat. I tak, dobra, wybierz sobie sam. Daj nam przykład przyszłości za 20 lat. Przyszłości za 20 lat? Okej. Okay. Tak. No to uważam, że taką największą zmianą, która nastąpi, to będą zmiany w transporcie. Uważam, że to jest infrastruktura, transport. Uważam, że w transport będą szły coraz większe nakłady i będzie transport się coraz więcej zmieniał. Będą pewne rzeczy przyspieszać i będziemy pracować nad zwiększaniem bezpieczeństwa transportu. Chociażby jakieś takie przykłady, które nawet mi przychodzi do głowy, że główne arterie miast będą odseparowane od otoczenia, tak żeby zmniejszać zagrożenia, żeby wyeliminować wypadki. No i będą też wprowadzane jakieś odseparowane pasy, na przykład dla autonomicznych ciężarówek. Takie myślę, że rzeczy mogą w ciągu 20-30 lat wejść w życie. No ale to takie właśnie bardzo przyziemne rzeczy i takie. No ja wiesz, ja wam tutaj za chwilkę wszystko wyjaśnię. Ponieważ jeżeli sobie sprowadzamy taki powerbank marki Manta, który sobie niedawno kupiłem, 5000 mAh, fantastyczny, polska marka spod Wrocławia. I ona ma żarówkę. I każdy powerbank, który sobie kupicie, ma żarówkę. Ma latarkę i możecie sobie tym przyświecić. I ona ma tę żarówkę dlatego właśnie, żeby ona, ta bateria, miała lepszą funkcję w transporcie. Lepsze ubezpieczenie. Ponieważ jeżeli sprzedajecie latarkę, która ma 5000 mAh i to jest ta latarka, to wy ją możecie sprzedać jako latarkę. A jeżeli byście wysłali baterię, która ma 5000 mAh, to musicie wtedy zapłacić więcej ubezpieczenia za tę baterię. Fantastyczny głos w dyskusji po prostu. A wiecie co? Myślę, że tak przede wszystkim to nie powinniśmy się zastanawiać, jak ludzkość będzie wyglądała, jak, co, gdzie my będziemy. To się po prostu może bardzo zróżnicować. Tak samo jak różne są narody tutaj i różny poziom życia na Ziemi, różna w ogóle filozofia, sposób myślenia. Przecież jesteśmy tak różni, nie? Różne priorytety, inaczej się w miastach żyje, na wsiach, różne rasy, bardzo się różnimy. No to tak samo mogą się losy ludzkości jakby rozgałęzić na wiele różnych opcji i tu sobie będą żyli ludzie bardziej tacy, a tam zupełnie inni, którzy będą wielką egzotyką dla tych z planety. Bo jak już się rozleziemy po kosmosie, to już jak robactwo, już jak tylko poznamy możliwość, no to my mamy coś takiego w sobie, nie? Idźmy i mnóżmy się. I w ogóle niektórzy to nakaz mają, idźcie i mnóżcie się. Jak wirusy jakieś, tak za agentem Smithem trochę. Zacytuję agenta Smitha. Tak więc myślę, że będziemy po prostu, jedni mogą się obudzić na jakimś zimnym, chłodnym statku kosmicznym, gdzieś jakaś bardzo daleka podróż, wręcz taka biblijna, wielopokoleniowa kosmiczna arka. Inni mogą zamieszkać sobie na Marsie i sobie tam fajnie żyć. Mars może być inny od Ziemi, tam mogą być inne zwyczaje w ogóle, inna kultura. Na przykład wszyscy tacy bardzo dużo nagości, mało pruderii, w ogóle wolny seks. Taka, nie wiem, jeśli złoży się, że będziemy żyli i na Ziemi, i na Marsie, to na Marsie może powstać inny świat trochę, nie? No bo tu ciężko zrobić zupełnie inny świat w obrębie Ziemi, ale już w obrębie planet może nie być nawet prosta ingerencja jednej planety w drugą i po prostu będą sobie żyli jak chcą na tej drugiej. Co myślicie? Ja myślę, że rozmawianie o przyszłości jest bardzo, stąpanie po bardzo kruchym lodzie. Jest tyle czynników, które wpływają na świat, że wszystko się może wydarzyć za chwilę. 100 lat temu mówili, że wyeliminują szczury w amerykańskich metrach. Minęło 100 lat, szczury dalej są. Jest mnóstwo współczynników, które sprawiają, że świat jest tak nieobliczalny.
może spaść kometa, może być kolejny duży wybuch, możemy nigdy nawet nie dolecieć do Marsa, bo ta, jak Lalak mówi, w 2024 się skończy świat. No, to gadanie... Lalak znowu! Akbar. Tu chodzi o to, że po prostu gadanie o przyszłości, nie wiem, łatwiej jest gadać o przyszłości niż to, co się wydarzy, bo nie ma, mały mamy wpływ na przyszłość. Juicy, jaką przyszłość byś chciał dla siebie? Jakbyś miał tak sobie wybierać naprawdę ze wszystkiego? Dla siebie i dla Lalaka. Od razu. Nie, dla siebie. Dobra, to będzie dobre. Przyszłość dla siebie i dla Lalaka. Dla Lalaka więzienie u ruskich w czarnym delfinie. Tak na 20 lat do przodu. Wiesz co, nie wiem, naprawdę. Życie jest tak nieobliczalne, że jutro mogę dostać raka, albo może mnie potrącić samochód. Nie, nie, jasne, ale co byś chciał? Nie zastanawiam się. Ja twardo stąpam po ziemi i dla mnie 2 miesiące w przód to jest daleka przyszłość. Nie myślę takimi kategoriami, co będzie za 10-20 lat. A ja to nie tak właśnie sobie. Miliony lat w przód wybiegam. Już widzę swoją milionową reinkarnację, która przekroczyła próg wieczności, wkroczyła w celestialne sfery, aż jej się czakry pofałdowały. Słuchajcie, no stoimy, dzisiaj jesteśmy w czasach, gdzie komputer kwantowy, już powstał komputer kwantowy, a jeszcze 5 lat temu nam się nawet o tym nie marzyło. Wiecie, no jest bardzo ciężko, możemy sobie pofantazjować, co byśmy chcieli, ale jest chemik, dzisiaj nie rozumie fizyka. Jeden mówi o swojej specjalizacji, a drugi słucha tego jak czarnej magii po prostu. Nie. Ale no tak, ale zobacz, ale z drugiej strony udało nam się osiągnąć to, co jest właśnie kluczem, co jest właściwie zadaniem cywilizacji, czyli współdziałanie, dzielenie się wiedzą, łączenie tej wiedzy i wytwarzanie różnych niesamowitych rzeczy, no bo człowiek samo jeden to faktycznie nic nie zrobi, nie wyprodukuje gąbki do wymycia sobie dupy. Nawet ewentualnie jakąś tam hubę se zbierze, albo nie wiem, wystruga z drewna, ale to nie będzie gąbka. Nie zrobisz gąbki, głupiej. No umiesz zrobić gąbkę, człowieku? Najprostszej rzeczy, jak ołówek, nie zrobimy sami. Musimy się łączyć i tylko wynikałoby z tego, że tylko w kupie siła, a jak jeden jest... chemik powie tak, drugi Lalak powie nie. Słuchajcie, a co myślicie o lądowaniu, bo jeżeli o kosmosie, co myślicie o lądowaniu na Księżycu? Wydarzyło się czy nie? Tak. Tak, ale jest tu jakiś haczyk, znaczy jakaś coś, o czym nie do końca wiemy, sporo rzeczy, coś mogło zostać trochę podkoloryzowane, bo człowiek taki jest. No przecież wiemy, dopiero po latach się okazało, że były te awaryjne nagrania, które miałyby w razie czego posłużyć jako atrapa. Taki fake, tak? To jest udowodnione czy nie? Jak to jest potrzeba? No jest, no, że były dwie narracje, dwa przemówienia dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdzie jedno to było, no jejku, no strasznie nam tu przykro, że oni się tutaj umarli, a drugie przemówienie to było wow i tak dalej. No ale no, nie, kurde. Ale to mówimy o różnych sprawach. Ja nie mówię o wersji, że no nie udało nam się umarli, tylko mówię o alternatywnym nagraniu będącym fejkiem, że się udało, jak się nie udało. Żeby jednak pokazać w tej zimnej wojnie, że Amerykanie czy Rosjanie jednak górą. No przecież wiemy, jak kłamliwa potrafi być władza i propaganda, jaką siać, kłamliwą. Nawet jeśli, nie wiem, nie zostało to udowodnione, że takie konkretnie nagrania były, no bo ty mówisz o wersji alternatywnej, że się nie udało po prostu. Ja mówię o czym innym, nie? Wiesz, jak to jest dokładnie? No, kurde, ale te informacje były dostępne. Tutaj to było dostępne od nas z Ziemi, żeby sobie odebrać te sygnały i wiesz, no albo są sygnały, albo nie ma, tak? Jeżeli by umarli, no to wtedy nie ma takich sygnałów, no i pozamiatane. Spoko, a potrzeba, ja mam do ciebie pytanie. No? Jakieś współczesne zdjęcia na przykład tego samochodziku, którym oni tam jeździli, albo tej części, z której wystrzelili się w kosmos,
albo na przykład flagi, która leży na powierzchni Księżyca. Czy są współczesne zdjęcia, czy tylko zdjęcia, bo naprawdę nie wiem. Są, to się nazywa Lunar Orbiter albo coś takiego, tak, są dostępne na stronie NASA. Przepraszam, że drążę ten temat, bo ja po prostu uważam, że to, czy jest, czy istnieją takie nagrania pokazujące, że kłamliwe, że się udało, fejki, być może zrobione z Kublikiem, czy ich nie ma, to jest wbrew pozorom bardzo ważne, bo to pokazuje, czy władza była gotowa, czy miała plan skłamać w razie czego, bo jeśli tak, to by dowodziło, że równie dobrze mogli skłamać, skoro mieli taki plan, mieli to w planach, że być może skłamiemy, to może i skłamali, a teraz grają głupa i specjalnie pokazują, że mieliśmy takie tu nagranie jakieś, ale go nie użyliśmy, a tak naprawdę może użyli właśnie. Bo się nie udało tak naprawdę. No dobra, to wzdycha tutaj, to potrzeba wzdychasz, tak? Ty? Tak. Dobrze. Nawet mi się nie chce uruchamiać. Dobrze. Księżyc, to jest bardzo ciekawy temat w ogóle, Księżyc. Zawsze się obraca w tym samym kierunku, właściwie się nie obraca w ogóle. Można siedzieć po ciemnej stronie Księżyca, oglądać wszystko, całą Ziemię jak terarię, jak mrówki. To jest ciekawy temat. Ja powiem wam, ja byłem za dwu, w ogóle ja słyszałem o czym gadacie, ja też tak naprawdę nie wiem co ja będę robić za tydzień, a dopiero co za 20 lat w ogóle. W ogóle masakra. No ale tak myślę sobie, że nie wiem, czy ktoś sprawdzał, może są takie teorie spiskowe, że tam na Księżycu są jakieś budynki zniszczone. Sprawdzał ktoś z was w ogóle? Ciekawiliście się tym, co się stało? Czy może to nie myśmy z Księżyca polecieli na Ziemię na przykład? Nigdy nie byłem na Księżycu. Ja też. Ja mam działkę, ale się... W Minecrafcie. Ja się nie wypowiem, bo księżyc jest urobkiem Ziemi. To mówi mój ulubiony. Ale dobra, zastanówcie się. Ale skąd się wziął księżyc? Jaka jest teoria? No jest i już? I co? I tyle? No są księża, więc jest księżyc. Ale skąd się wziął ten księżyc? A to nie jest, że księżyc jest odpryskiem? Od praziemi? No właśnie. No jest. No to co? No to wiemy skąd się wziął. Coś pierdolnego. I mamy zajebiste szczęście, że on się znalazł, bo inaczej życie na planecie ale naszej dobra. By się nie zdarzyło. Albo ale byłoby co? Zupełnie inne, ale to nie, może... Nie, zdarzyłoby się. Ale coś pierdyknęło w ziemię i powstał księżyc, czy jak? Tak. No to, ale ten odprysk to chyba by nie zatrzymał się na tej trajektorii lotu, jaki jest, tylko by poleciał w kosmos, nie? Mamy zajebisty fart, że tak się zdarzyło. Ja myślę, że księżyc jest sera. Dobra, panowie, bo tutaj słuchacz dołączył, Rafał do nas, witam serdecznie, witam, halo. No cześć Bob, mam lekko problem. Z jakiego sera jest księżyc? Ale potrzeba, też nie masz racji. Wytłumacz ten jedną rzecz na przykład. Czemu latamy stalimi rakietami w kosmos? Bo nie mamy nowych. Czemu nie ma silników antygrawitacyjnych na przykład? Zabrzmiało jak pytanie jak do kierownika instytutu jakiegoś Polspace'u. No. Dlaczego latamy z takimi starymi rakietami? Bo nie mamy nowych, proszę pana. No ja tam wiem, ale zastanawiam się tego, czemu ten używamy tych techniki, wiesz, potrzeba wie o tym. Techniki, wiesz, z lat 50. No ale tak, jak się nie podobają stare rakiety. To... Tak, bo nie mamy nowych. Bo nic sensowniejszego nie wymyśliliśmy. Ale tak się rozwija cywilizacja od 1900 roku. A silnik antygrawitacyjny na przykład? I czemu dalej nie możemy rozwinąć nowej techniki na przykład? Bo nowe techniki idą do samolotów wojskowych, do urządzeń, do broni wojskowej i z tej racji byłoby kiepsko, gdyby to gdzieś indziej jeszcze poszło. To musi być tylko do samolotu. Cześć, super, do super niszczyciela w ogóle. To mi się tak wydaje, że nas ogłupiają lekko, bo jednak wszystko jest, jakby ten się mój ten w kieszeni, a reszty nic tam nie pokazują, nie? Tymczasem patrzcie, właśnie to jest tak, nas opuścił, słuchajcie, Grzesiek nas opuścił, chyba się pogniewał, tak mi się wydaje. Na pewno, ale dobra. Mu się mastka w kieszeni otworzyła. Nie wkurzajmy go bardziej, bo przyjdzie i znowu będzie prostować. Nie, ale słuchajcie, chyba się obraził, naprawdę, tym razem. Ale on naprawdę, on jest taki prostownik. Nie trygieruj. On jest prostownik, że ja.
No ale dobra, w ogóle mamy technologię XX wieku, tak naprawdę XXI wieku co mamy? No, nawet internet nie jest XXI wieku, jest XX wieku. Lat 50, nie? No, no i jakie mamy technologie z XXI wieku? 500 plus? Mikro? Nie, nie, 21. No nie mamy, właśnie wszystko jest rozwijane z tamtego wieku. Gdzieś no. się tak zatrzymało to wszystko, jest taka stagnacja, nas karmią tym, że jest pięknie, ładnie w telewizji, w internecie, że och, ach, ech. No tak naprawdę no, my się jakoś nie rozwijamy, a tak naprawdę myślę, że gdzieś tam pod kurtyną albo za kurtyną gdzieś tam coś się rozwija i tak naprawdę jakiś zderzacz hadronów zaraz tam z Grześkiem będzie na czele. Tam, no, co to wnosi? No. Też z Grześkiem, no. Zderzacz Grześków? No, zderzacz. Ale potrzeba. Możemy co zrobić zderzacz Grześków, bo mamy dwóch w radiu. To tych batoniki Grześki. Zderzacz Grześków jak najbardziej. Mamy dwóch na pokładzie co najmniej. Ja was kiepsko słyszę, bo tutaj mam telefon zepsuty. Ale ten, co wniesie zderzacz Hadronów? Jeszcze do końca chyba nie wiadomo, ale... Co wniósł, to nie wiadomo, ale co wyniósł, to wiadomo. No pieniądze wydaliśmy. No, ja też bym, panie, w te głupie, tak, głupie głupoty to bym nie wydawał, panie. Lepiej no, zaraz. Ludziów dać, a nie jakie tam... No piwo co kupić, no lepiej. No. A Bogunica był odkryty właśnie w zderzaczu hadronów. Się no, ale jak to zmieniło w ogóle życie nasze? Po 3 sekundach, nic nie zmieniło. Nic. No. W moim nic. Ja dalej żyję jak żyłem. A fajnie jest przetwarzać petabajty w swoim dysku twardym? No. Co? No kurwa to... Mój to wysiadł, nie? No, co? To, że przetwarzacie petabajty w swoim dysku twardym SSD, to, że macie nowe standardy HDMI, to, że macie swoje najnowsze standardy, to, że macie DOCSIS 3.1, to jest wszystko konsekwencja tego, że macie pierdolony zderzacz hadronów. No jak to... Ja, jak to? A to możesz to rozwinąć? Trzeba dobrze mówić. Ale to tak, dwa Grześki tak? się zderzyły i co? To, że wam tak internet zapierdala, to jest tylko i wyłącznie dlatego, że trzeba przetworzyć parę tysięcy petabajtów ze zderzacza hadronów i dostarczyć go do AGH i trzeba znaleźć nowoczesną technologię, żeby tę informację tam dostarczyć. Znaczy nie, mój kochany, powiem ci, że zderzacz hadronów to dużo tam nie zmienił, ale te pola torsyjne już od lat 60. dużo zmieniły. No, także ja myślę, że fajny przejdźmy, nie złapie przejdźmy może w top 5G, pole, jak wyobrażacie sobie, że to, że wasz serial się ściągnie w 2 sekundy jest dobrą rzeczą, czy może złą rzeczą? A dla mnie to jest tak, że ja ściągam nadal, nawet Netflixa. Ten ściąga nadal YouTube'a i ogląda sobie na telewizji. Dla mnie to nie ma problemu, czy to szybko, czy... Ale będziesz chciał mieć 5G, czy może te 4G? Ja mam w dupie 5G, może być tak. Mi się 5 gramów nie chciałbyś? Ostatnio. Mi się ostatnio pogorszył internet, działa wolniej. A jest tak, wiesz? Jest tak. Ale oni, ja słyszałem, że oni specjalnie to spowalniają, żeby przeskoczyć na tą wyższą technologię. Żeby było na przetwarzanie danych. Słuchajcie. Przez wielki zderzacz hadronów. Słuchajcie, wojna o 5G w Polsce jest problemem Huawei'a. Nie wiem, jak się tą firmę mówi. Ze Szwecji, to nie Huawei. Jest tak. Huawei. Huawei'a i amerykańskiego Apple'a. To jest tylko wojna polityczna i to jest wojna o kasę. Myślę, że to jest bardziej wojna o właśnie te pola torsyjne, żeby można było... Znaczy, nie wiem, czy zagłębialiście się w tym temacie, ale było o tym dosyć głośno, że w latach 70. na przykład USA wysłało satelitę w kosmos, który potrafił zrobić zdjęcie danego kraju, ale nie jako kraju, jako zdjęcie, wiesz, drogi, te rzeczy, tylko potrafił zrobić zdjęcie do 500 metrów pod ziemią, po prostu jakie ma złoża i to są właśnie te pola torsyjne, tak najprościej mówiąc. Upuszczając bardzo. Ja dostaję torsję, jak była taka legenda na ten temat. Była taka legenda, że takie, były takie satelity. Przy 4G jeszcze nie wprowadzono tych częstotliwości, bo się pośpieszono, ale przy 5G już w tym momencie, ja na przykład tutaj jestem za granicą w UK, u mnie jest to 5G, ja nie widzę żadnej różnicy, ale na przykład jakoś mam uczucie, a powiem wam szczerze, że będąc w Polsce bardzo, bardzo długo, bo
ponad 10 lat pracowałem dla jednego telekomu, gdzie nie tylko sobie gadałem z klientami przez telefon, tylko mieliśmy takie laboratoria, w ogóle różne rzeczy, żeśmy różne triki, kraki robili do telefonów, do Androidów. Naprawdę to było rozwinięte i powiem wam, że im więcej o tym wiem, tym bardziej wolę siedzieć na głupiej wsi, być niezależny, robić sobie, wiesz, nawet jakieś głupie owoce, warzywa, sadzić, grządki, takie rzeczy i być niezależnym, niż być w mieście, gdzie mam te super, hiper, mega, turbo, ekstra, turbo internety, gdzie mogę po prostu wszystko oglądać i zajebiście jest i w ogóle. No, przepraszam, czy jest tu jakiś specjalista od pól torsyjnych? Bo chętnie bym się o tym więcej dowiedział właśnie. Nie, bo mnie tak ja ci powiem najprościej. Torsy zbierają mi tak... Nie, powiem ci najprościej. Każdy pierwiastek, jak tablica Mendelejewa, ma swoją określoną wibrację, swoją częstotliwość. Na podstawie tego, jeśli stworzysz odpowiednie urządzenie, które będzie zasilane odpowiednią energią, możesz dosłownie zrobić taki skan człowieka i nawet jego DNA w tym momencie zeskanować. Nawet były sytuacje, w których można było jakiś lek lub jakiegoś wirusa przeszczepić z jednego organizmu do drugiego bezprzewodowo. I chodzi o to, że jeśli ty byś miał na przykład telefon z 5G lub by była antena, ona potrafi w tym momencie zbierać dane na temat ludzi, ponieważ każdy człowiek, tak jak kształt tęczówki oka, każdy człowiek ma swoją określoną częstotliwość i bardzo rzadka jest sytuacja, kiedy dwie osoby się spotkają obok siebie, które mają tę samą częstotliwość. Czyli chyba, taki że są... odcisk palca trochę nasz, tak, wibracyjny. Innymi słowy, że ty nie musisz mieć telefonu przy sobie z włączoną lokalizacją, żeby ciebie namierzyć. Może ciebie głupia antena BTS-u namierzyć z dużej odległości na podstawie twoich wibracji. Wiesz, nie brzmi to, ja troszkę się skracajmy, panowie, bo jest nas już tyle osób na antenie. Kończąco chciałbym powiedzieć tylko jedną bardzo ważną rzecz. I naprawdę zapnijcie pasy i trzymajcie się wszyscy. Koty liżą masło. Dobranoc. Cześć, dzięki. Potrzeba się pożegnał z nami, pewnie już idzie, szykuje się spać. No nie wiem, dla mnie opowieść o polach torsyjnych i technologii 5G, która wpływa na te pola i zbiera od nas jakieś informacje, albo rozstraja te pola torsyjne, szkodzi im, coś takiego, bo słyszałem różne opowieści, brzmi to trochę jak takie bajanie faktycznie całkowite. No bo i pola torsyjne są czymś bardzo kontrowersyjnym, wiele osób to uważa za pseudonaukę. Dochodzi do tego ta nieufność strasznie duża i przekonanie, że 5G nas zniszczy i tak dalej, więc tworzy to taką mieszankę, jak dla mnie, bardzo mało wiarygodną. To jest jak eter. Eter też nie istnieje w nauce. No to i kiedyś myślano, że istnieje eter, a kiedyś potem się okazało, że jednak nie. Nauka się pomyliła. Zostawiasz tyle informacji o samym sobie, korzystając z komórki. W jaki sposób piszesz, jakie strony przeglądasz, co cię interesuje, twoje zdjęcia z przedniej kamery, że oni nie potrzebują 5G, żeby się dowiedzieć o tobie czegokolwiek, bo oni mają to, po prostu zostawiasz odcisk palca teraz, żeby otworzyć swoją komórkę. Oni mają wszystko. Co zbiera dane, to sama komórka. Nie potrzebują takich informacji. Czy wiesz, nie znasz mnie, ja akurat to siedzę na dalej na 3310 i gram dalej w Snake'a. No Snake'a. A z czego dzwonisz? Z laptopa? Nie, nie, ze stacjonarnego. Też z tej Noki 9200. Monitor wysiadł. Taki Skype prosty. Czaisz? Czterech literek, taki napis Skype i to wszystko. Ty czaisz, jemu monitor wysiadł, on Braille'em czyta na monitorze. Nie, ja palę przez okno, bo jak dziewczyna zobaczy, że palę przez okno, to mnie zabije. W ogóle wy macie dziewczyny? Ja. Na co? Jakie to starodawne. Ale nie, nie wiem, czemu się tak nie rozwijamy, bo dzisiaj był ten reset tak jakby, nie? I się nie rozwijamy w ogóle, nie będzie resetu. Jak to nie będzie, panie? Nic nie ma, nie. Ja tu zaraz zrobię i będzie. Nie będzie. Panie, mów mi, co będzie, co nie będzie. Ja wezmę i zrobię. Nie, tak mówiąc już serio, to
jest teoria czasu widmowego, która jakoś tam się chyba komponuje całkiem nieźle z tą teorią resetu, bo obie teorie zakładają, że... Bo obie teorie zakładają, że po prostu są pewne przekłamania i że my o czymś ważnym nie wiemy, co do naszej historii, że zostało, tylko tu zostało to sfałszowane przez Claire dla pewnych tam interesów, z pewnych względów. Ile było lat przesunięcie? Nie wiem, 300 się zakłada? 300, tak było. Ja mam 30 lat, ja mam 30 lat i przeżyłem... Przynajmniej... A wiesz, że to może być prawda? Poważnych resetów przeżyłem chyba 5, końców świata, przez 30 lat. To może zgadza. Tak? Czas. To ile razy leżałeś w ogóle w tym w dole w ziemi? Słuchaj. Nie. No, 2000, to może prawda z tym czasem widmowym. To nie jest głupota. Bo oni tak w tego Jezuska wierzyli i tak chcieli, żeby przyszedł. Nie? Znaczy nie, kwestia była tylko taka, że kończy się era Jezusa, zaczyna się wodnika. Teraz już ryby się skończyły, będzie wodnik. Wodnik to jest wyczyszczenie wszystkiego od nowa. Ja tam wagę jestem, nie wiem. A skąd czerpiesz takie informacje? Ja jestem boski. Aha. Przykazy ma. Ale grałeś na radiu. Nie, zacytowałem jednego gościa, który tutaj był na radiu. Dobra, ale nie, to było nawet... Czekaj, sobie przypomnę, z czego to było. A tymczasem dobre pytanie na czacie od Wro. Po ilu piwach jest reset? No, ja mam reset półtorej flachy. Po 10. A Grzesiek słusznie zwraca uwagę, że hipotezy raczej, a nie teorie. No chyba, że mówimy o teorii, nie w sensie teoria naukowa, tylko że tak. Znaczy nikt tego nie ma napisane, to, że nas przenieśli 300 lat, nie? To nie ma tego nigdzie. Czy nie przenieśli czy coś, tylko po prostu, że tak naprawdę tego czasu nigdy nie było, że został on tak jakby dopisany sztucznie. Dla prostych ludzi, czyli dla ludzi, którzy żyli na Ziemi, czyli 996 rok, jest chrzest, oni nas przenieśli potem jeszcze prędzej, nie? To miało też na celu stworzenie pewnych takich bohaterów, którzy zostali właśnie sztucznie wykreowani. Oczywiście bardzo tacy kościelni bohaterowie, tacy wręcz święci tu na ziemi, zdobywcy. Kogo to się tyczyło? Ja się z tym może nie zgadzam w pewnych momentach, ale ci powiem, że jedną rzecz, że na przykład zapory i takie wszystkie ten, co stało się w Polsce, to jest tylko kina kościoła, jezuici i nic więcej, jeśli poczyta się lekko. Jezuicki. No tutaj niektórzy chyba sugerują, że słabo teraz audycja tu wypada. Dobra. Edyta, wróć, a potrzeba idzie grać w grę. A w jaką? Tomb Raider? Czy w jaką? No spoko. Snake'a. W Snake'a. Snake'a, no, tak. No słuchajcie, jest już trochę późno, więc... W sumie 3 godziny audycji, tak? Już prawie. Ale to ten za moje takie ten kalectwo w pisaniu potem po polsku, bo ten, ja trochę za długo w Szwecji mieszkam. Tam na czacie. I mi się trochę to nie udaje nieraz pisać po polsku. Jeszcze bardziej jak pijany jestem, ja. Chwila. Krawica, możesz mi wytłumaczyć? Chciałem cię zapytać, że błędy robię, nie? Ale nie mówmy jednocześnie, tam. Dobrze? Jak ktoś mówi, to nie mówmy. Dobra, to mi chodzi. Że staram się pisać konkretnie tam tyle, co mnie mama nauczyła polskiego i tam tego, to staram się. Okej, ja się z wami żegnam, ale tutaj na czacie na YouTubie wrzuciłem... Pytanie to by było, no dobra, okej. Okay. Wrzuciłem pierwsze 30 minut i wrzuciłem linka do YouTuba. No, możecie się śmiać, ale to, moim zdaniem to jest dużo prawdy w tym, także pierwsze 30 minut polecam. No i trzymajcie się ciepło, także życzę, tak jak mówiłem, na ostatniej audycji stosunkowo udanej nocy, no i pozdrawiam, to na razie, hej. Stosunkowo, oczywiście, no. Trzymaj się, Tomasz, hej, hej. Siema, do następnego. Bardzo fajnie. Cześć. Ja sobie cofam swoje pytanie i też się żegnam. Do usłyszenia. I się nie dowiem i nie będę mógł spać teraz. Albo wiesz co, nie chcę, bo być może moim pytaniem zepsułbym całą zabawę w przyszłości. Dlaczego? Ja może mu dam informację, co się dzieje w Szwecji. Absolutnie nie dotyczyło, pytanie nie dotyczyło ciebie. Reset. Dobra. Do usłyszenia, chłopaki. Okej, na razie, trzymajcie się. No to prawie z tymi sami.
Cześć, cześć. No, czy mogę powiedzieć, jak się w Szwecji dzieje na przykład? No nie, bo kończymy audycję powoli. Już to tak, raczej już się właśnie żegnaliśmy tutaj. Każdy coś powiedział na koniec, to może coś powiesz na koniec jeszcze. Chyba, że się żegnamy. Na koniec powiem ten, że niech wszyscy wpłacają na twoje ten radio, to powiem. No ba, to pierwsze przykazanie tutaj. To musisz ten zrobić. Pamiętaj, jakbyś donata... No ja zrobiłem to. Dzień radiowy wysłał, no. No, ale wiesz co, ten sorry, że dzwonię lekko ten po pijaku może i ten... Wszyscy tego, się ale, chyba po pijaku ale cię cukam, no. Słuchaj, cię wałuję w pracy, non-stop, ściągam sobie te twoje ten audycje i non-stop przez tydzień lecisz ty. No to się, kurde, to nie słuchaj tyle, bo mnie znienawidzisz, w końcu ci się przejem i będę jak... No to ja ci powiem, że się przejesz. Będzie tak. No właśnie, to trzeba sobie ale to nie tak do końca, wiesz. Jakby było to bez sensu, to bym tak nie słuchał. Nawet swojego konkurenta słucham nieraz. Dobra, szkole, mamy nie? Tu przykład kompulsywnego słuchacza. Tutaj, no, kompulsywny, no. Kompulsywny słuchacz. No, nawet tego konkurenta, jak on tam ma. Ten, jak on miał tam z teorii chaosu. Nie wiem, kogo masz na myśli zupełnie. Ja też wiesz, nie poznaję, wiesz, nie znam kolegi. Mam jakiś pamięć mi siada krótkotrwała chyba, nie wiem od czego. No, ale wiesz, z nudów to się nie robi takie rzeczy. Nie? I długo trwała mi też siadła. Ale powiem ci ten krawiec, robisz dobre rzeczy, jakby nie było. Dziękuję, tu wszyscy robią dobre rzeczy. No, tak więc, ale dzięki, miło. I fajne, miło, no. Jeszcze nie dobre, tylko fajne. Fajne, może źle powiedziałem to. Fajne rzeczy, nie dobre. No i bo fajnie. Dobre to może... No. Do widzenia. No to trzymaj się na razie. Dzięki za telefonik. Hej, hej. A my powoli się już tutaj żegnamy. W rezultacie trochę takie luźnogatkowe te czasy ostateczne, ale tak sobie pomyślałem dzisiaj, że lepiej żeby było coś, niż żeby nie było nic i że przynajmniej udam, że to są czasy ostateczne, to część osób statystycznie powie, o, czasy ostateczne były, jak fajnie. No, a część powie tak, taka bardziej cwana, chytra, powie, a co to? To miały być czasy ostateczne, zwykłe, luźne gadki. Okłamał nas! Okłamał! Na niego! Zajebać od mieńca! Już po 23 to mogę. A co, jak ktoś słucha offline o 22? No, przepraszam za wulgaryzmy. Ale dzisiaj w sumie jakoś tak... Chyba wszyscy sobie coś tam dźwięknęli, bo tak... Nawet zarzuty były, że ten jakiś lekko tu napity, ten podpity, ten już sobie coś golnął, a tamten już ubzdryngolony. W sumie to łącznie ze mną, bo ja dzisiaj wypiłem, słuchajcie, 2 piwa, więc też taki jestem trochę trzepnięty. A tu się proszę... Kuba pisze, że on nie, że on nie dźwięknął. Avro, czwarte piwko, sączy. A ja jakieś pszeniczne, pszenne, tyskie pszenne sobie wpiłem i jakieś piwo z rumem. Coś taki a la Desperados. Jakiś tam Kapitan Glut czy coś. Nie wiem, jakiś taki pirat był, Kapitan Glut. No, także dzięki, że słuchaliście. Słuchajcie Nocnego Radia, wpadnijcie w poniedziałek na Nocnego Marka o 21 dla odmiany. No, a wszystkie wasze komentarze czytam. Nawet w końcu chyba zrobię audycję, w której może po prostu będą same na przykład komentarze. Bo ciekawe rzeczy piszecie, no. Tak po prostu i na czacie, i tu w komentarzach do YouTube'a, i pod audycjami czasem, chociaż ostatnio mniej, ale tak ogólnie dużo fajnych rzeczy. Wszystko czytam z zainteresowaniem i fajnie, że jest aktywność, nie? Fajnie, że jest feedback. Grzesiek też się deklaruje jako trzeźwy.
Tak, myślę, że tak, tak, myślę, że może mówić prawdę akurat Grzesiek, ale przynajmniej z trzy osoby tutaj są moimi kandydatami na bycie lekko ubzdręgolonym. Tak, i właśnie dostałem tu pytanie na priwa, które też sugeruje, że ktoś jest troszeczkę już taki... Powiem tak, no, troszeczkę taki... Jakby to... dobra, zostawmy w sumie, bo po co to drążyć takie tematy. Nie no, oczywiście tutaj trochę sobie żartuję, ale to czy to grzech, piątek, wieczór... Te audycje pełnią trochę taką rolę właśnie, że się tu spotykamy, że sobie luźno gadamy i spędzamy jakoś razem czas. No i to jest główne zadanie. Czasem będą audycje lepsze, czasem gorsze i już, no i już. O, tu jakieś awantury na czacie. Dobra, lecę. Dzięki za słuchanie. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.